Wir wollen heute Abend zusammen Richter 4 lesen. Dzisiaj wieczorem chcielibyśmy wspólnie przeczytać z Księgi Sędziów 4 rozdział. Księga Sędziów, 4 rozdział od 1 do ostatniego wiersza. A gdy umarł Ehud, synowie izraelscy nadal czynili zło w oczach Pana. Więc Pan wydał ich w ręce Jabina, króla Kanaanu, który panował w Hasor, a wodzem jego wojska był Sisera, który mieszkał w Haroszet-Hagoim. Synowie izraelscy wołali tedy do Pana. Miał on bowiem 900 żelaznych wozów bojowych i srodze uciskał synów izraelskich przez 20 lat. W tym czasie sądziła Izraelitów prorokini Debora, żona Lapidota. Siadywała ona pod palmą Debory, pomiędzy Ramą a Betelem na pogórzu Efraimskim. I synowie izraelscy przychodzili do niej na sąd. Posłała ona wezwanie do Baraka, syna Abinoama, z Kedesz Naftali, i kazała mu powiedzieć: oto tak nakazuje Pan Bóg Izraela. Wyrusz i pociągnij na górę Tabor, a weź z sobą 10 000 mężów synów Naftaliego i synów Zebulona. Ja zaś ściągnę ku tobie nad potok Kiszon Syserę, wodza wojska Jabina, wraz z jego wozami i z jego zgiełkliwą gromadą, i wydam go w swoją rękę. Barak kazał jej odpowiedzieć: jeżeli ty pójdziesz ze mną, to pójdę, lecz jeżeli ty nie pójdziesz ze mną, to nie pójdę. A ona rzekła: pójdę z tobą, tylko że nie tobie przypadnie sława tej wyprawy, na którą ciągniesz, gdyż Pan wyda Syserę w ręce kobiety. Powstała tedy Debora i wyruszyła z Barakiem do Kedesz. I zwołał Barak Zebulonitów i Naftalitów do Kedesz i 10 000 mężów szło za nim. Szła z nim także Debora. A Heber Kenita odłączył się od Kenitów, potomków Chobaba, teścia Mojżesza, i rozbił swój namiot przy Dąbrowie Sanaim, które jest przy Kedesz. A gdy doniesiono Syserze, że Barak, syn Abinoama, wyruszył na górę Tabor, Sisera zwołał wszystkie swoje wozy w liczbie 900, żelazne wozy bojowe i całe swoje wojsko, które miał pod sobą z Haroszet Hagoim nad potok Kiszon. Wtedy rzekła Debora do Baraka: ruszaj, gdyż to dzisiaj wyda Pan Syserę w twoje ręce. Oto Pan ruszył już przed tobą. Wstąpił tedy Barak z góry Tabor, a za nim 10 000 mężów. I wzbudził Pan popłoch u Sisery i wśród wszystkich jego wozów i w całym jego obozie przez Baraka, tak iż Sisera zeskoczył z wozu i uciekał pieszo. Barak zaś ścigał wozy i wojsko aż do Haroszet Hagoim i padło całe wojsko Sisery od miecza, ani jeden się nie ostał. Sisera zaś uciekał pieszo i schronił się w namiocie Jael, żony Hebera, gdyż między Jabinem, królem Hasonu, a domem Hebera, Kenity, panował pokój. I wyszła Jael na spotkanie Sisery i rzekła do niego: wstąp, mój panie, wstąp do mnie, nie bój się. Wstąpił więc do niej do namiotu, a ona przykryła go zasłoną. On zaś rzekł do niej: podaj mi trochę wody do picia, bom spragniony. A ona, otworzywszy łagiew z mlekiem, dała mu napić się, a potem go przykryła. On zaś rzekł do niej: stań u wejścia do namiotu.
A jeśli by ktoś przyszedł i pytał się ciebie, czy jest tu ktoś, powiedz, że nie ma. Potem wzięła Jael, żona Hebera, palik od namiotu, następnie chwyciła do ręki młot, podeszła do niego cicho i wbiła palik w jego skroń, aż utknął w ziemi, bo zasnął twardo, gdyż był zmęczony i tak zginął. Barak zaś ścigał Syserę. Wtedy wyszła Jael na jego spotkanie i powiedziała mu: chodź, a pokażę ci męża, którego szukasz. I wstąpił do niej, a oto Sysera leżał martwy z palikiem w skroni. W tym dniu upokorzył pan Jabina, króla Kanaanu, wobec synów izraelskich. A ręka synów izraelskich była coraz twardsza dla Jabina, króla Kanaanu, aż zgładzili Jabina, króla Kanaanu. Wir hatten in dem vergangenen Jahr gesehen, dass uns das Buch der Richter den Niedergang im Volk Gottes zeigt. W poprzednich latach już to oglądaliśmy, że ta Księga Sędziów pokazuje nam upadek wśród narodu Bożego. Das Buch Josua zeigt uns, wie das Volk Gottes die geistlichen Segnungen in den himmlischen Örtern erkämpft. Księga Jozuego pokazuje nam, jak lud Boży walczył o te duchowe błogosławieństwa w tych niebiańskich miejscach. Damit ist gemeint, praktisch in Besitz nimmt. A to oznaczało, że miał to objąć praktycznie również posiadanie. Gott hat den Gläubigen den ganzen Himmel geöffnet. Bóg wierzącym otworzył całe niebo. Und jetzt stellt sich die Frage, inwiefern wir als Gläubige diese himmlischen Segnungen auch wirklich genießen. I teraz powstaje pytanie, na ile my, wierzący, korzystamy z tych wszystkich niebiańskich błogosławieństw. Josua, ein Bild des Herrn Jesus, wie er in den Gläubigen wirkt. Josue jest obrazem Pana Jezusa, który działa wśród wierzących. Er hatte das Volk in das Land geführt. On wprowadził naród do tego kraju. Er hatte dieses Land verteilt. On cały ten kraj rozdzielił. So wie der Herr Jesus uns diese himmlischen Segnungen auch attraktiv macht. Tak samo tak, jak też i dla nas Pan Jezus te wszystkie niebiańskie błogosławieństwa czyni bardzo atrakcyjnymi dla nas. Er hatte dem Volk Israel auch jedes Hilfsmittel zur Verfügung gestellt. On również i darował ludowi izraelskiemu wszelkie środki pomocnicze. Die Leviten und die Levitenstädte. Lewitów i miasta Lewitów. Die Diener, die Gott seinem Volk gibt. I ci słudzy, których Bóg daruje swojemu narodowi. Um uns zu helfen, diese Segnungen auch wirklich zu genießen. To są ci, którzy nam pomagają, aby w rzeczywistości korzystać i cieszyć się tymi niebiańskimi błogosławieństwami. Es gab auch den hohen Priester. Był również też i najwyższy kapłan, der sich für das Volk verwandte und zugleich vom Himmel aus uns diese Segnungen schmackhaft macht. Który wstawia się za narodem Bożym i można powiedzieć z nieba, czyni te wszystkie błogosławieństwa smakowitymi dla wszystkich wierzących. Zum Schluss hatte Josua das Volk gewarnt. Ale na koniec swojego życia Josue naród przestrzegał. Dich nicht zurückzuwenden zu den Göttern, von denen Gott sie weggeholt hatte. Aby się nie odwracali z powrotem do tych bożków, spośród których Bóg ich wyprowadził z Egiptu. Genau genommen hat er ihnen vorhergesagt, dass sie genau zu diesen Göttern wieder umkehren würden. Ale również też on im przepowiedział, że niestety oni wrócą z powrotem do bałwochwalstwa. So hat Gott auch in der christlichen Zeit seine Segnungen uns geschenkt. Tak też i Bóg w tym chrześcijańskim czasie darował nam te wszystkie chrześcijańskie błogosławieństwa. In viel höherem Maß als das Volk Israel, die je kannte und je kennenlernen wird. I to w o wiele większej mierze niż kiedykolwiek lud izraelski znał, ani też kiedykolwiek w przyszłości będzie mógł poznać. Er hat dem himmlischen Volk zu Beginn der christlichen Zeit alles gegeben, was nötig war.
On temu niebiańskiemu narodowi darował wszystko, co jest potrzebne w tych niebiańskich miejscach. Der Jesus als der himmlische, der uns dient. A Pan Jezus jako ten, który jest niebiański, który nam usługuje. Dann Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. A następnie zostali nam darowani apostołowie, pasterze i nauczyciele. Und so wie Josua am Ende seines Lebens warnte, i tak jak też i Jozue pod koniec swojego życia ostrzegał lud izraelski, so warnte auch Paulus in Apostelgeschichte 20 die Ältesten aus Ephesus, tak też i Paweł ostrzegał w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale starszyznę z zboru w Efezie, warnte vor bösen Menschen von außen und von bösen Menschen von innen. Ostrzegał ich przed złymi ludźmi, którzy będą działali z zewnątrz, ale również też i spośród nich. Und dann stellt sich die Frage, was macht Gottes Volk aus diesen Geschenken und diesen Warnungen? I teraz powstaje pytanie, co lud Boży robi z tymi wszystkimi podarunkami otrzymanymi, ale również też i z otrzymanymi ostrzeżeniami. Das ist der Beginn des Buches der Richter. I taki właśnie jest początek tej Księgi Sędziów. Und das ist der Beginn der nachapostolischen Zeit. I taki właśnie też był początek w tych czasach po apostołach. Was sehen wir im Buch der Richter? Co my oglądamy w Księdze Sędziów? Kapitel 1, äußere Vermischung mit den Feinden des Volkes Gottes. W pierwszym rozdziale już od razu opisane jest te zewnętrzne zmieszanie się ludu izraelskiego z tymi zewnętrznymi ich wrogami. Statt Gilgal sind sie bei Bochum. I zamiast Gilgal oni znaleźli się w Bochum. Nicht mehr da, wo das eigene Ich gerichtet wird. Nie znaleźli się tam, gdzie te ich własne ja mogłoby być osądzone. Sondern da, wo man nur noch weint. Ale tam, gdzie tylko się płacze. Zweitens, innere Vermischung mit der Welt. Po drugie, też i nastąpiło wewnętrzne zmieszanie z tym światem. Das heißt, das Tun des Bösen und der Götzendienste wieder aufkam. To znaczy, praktyczne wykonywanie zła i bałwochwalstwa, które powróciło pomiędzy nich. To jest Richter 2. O tym opisuje drugi rozdział tej Księgi Sędziów. Die Einführung in dieses Buch. I wprowadzenie do tej księgi. Ja, Kapitel 3, Vers 6, uns dann zeigt. Poczynając od trzeciego rozdziału, od szóstego wiersza, pokazuje nam, wie das Volk immer wieder von Gott abfällt, że ten naród ciągle na nowo odpadał, odchylał się od Boga. Und Gott trotzdem das Volk nie aufgibt. A Bóg pomimo tego nigdy nie odłożył, nie zrezygnował z tego narodu. Wir hatten gesehen, der erste Feind Kuschan-Rischatayim. Myśmy oglądali też tego pierwszego nieprzyjaciela Kuszat-Rishathaim, der aus Mesopotamien kam, ten, który przyszedł z Mesopotamii. Daher also, wo das Volk selber unter Abraham weggeholt worden ist. A więc stamtąd, skąd na samym początku cały ten naród został wyprowadzony w osobie Abrahama. Das ist die Zucht Gottes über sein Volk. I to obrazuje tę karność Bożą, którą on wykonuje wśród swojego narodu. Er bringt das Volk Gottes nicht wieder dahin, wo er sie hergeholt hat. On nie przyprowadza tego narodu tam, gdzie, skąd on wyszedł. Aber er bringt diese Kennzeichen, wo sie herkamen, über das Volk Gottes. Ale te wszystkie cechy tej okolicy, z której oni pochodzili, teraz ten wróg przyniósł i wprowadził wśród nich. Wie ein Ausleger einmal gesagt hat, tak jak jeden z wykładowców Słowa Bożego kiedyś powiedział, ein Gläubiger, der durch das Lesen des Wortes Gottes verstanden hat, was Gottes Gedanken waren, wierzący, który zrozumiał na skutek czytania Słowa Bożego, jakie są myśli Boże, und er dann sagt, i który potem powiedział, ich suchte die Kirche, ja poszukam sobie teraz Kościoła, und fand sie in der Welt, i znajdzie go w świecie, und ich suchte die Welt,
I on też szuka świata. I on znajdzie ten świat w Kościele. Gott gibt trotzdem sein Volk nicht auf. A pomimo tego Bóg dalej nie rezygnuje z działania ze swoim narodem. Und schickt ihnen Othniel. I posłał im Othniela. Othniel, der durch die Weisheit von Kaleb Debir eingenommen hatte. Ten Othniel, który dzięki mądrości Kaleba miasto Derbe zdobył. Weisheit meine ich in dem Sinne, dass Kaleb ihn motivierte dazu. Mądrość w tym sensie, że to właśnie Kaleb go do tego zmotywował. Debir, der Ausspruch, das Orakel Gottes. Debir, które było tą wyrocznią Bożą. Das heißt nichts anderes als das Wort Gottes. To nie oznacza nic innego jak Słowo Boże. Durch dieses Wort Gottes überwindet er die Welt. I on przez Słowo Boże zwycięża ten świat. Dann haben wir zweitens beim letzten Mal gesehen. A ostatnim razem, po drugie, mogliśmy też stwierdzić, dass das Volk wieder tat, was böse war in den Augen des Herrn. Że ten lud znowu czynił to, co było złe w oczach Pana. To jest trzeci rozdział, 12 wiersz. Und dass dann Eglon, der König von Moab, über sie kam. I okazało się, że najechał ich Eglon, król Moabu. Man gesehen, das ist ein Symbol des Fleisches. I my oglądaliśmy, że on jest symbolem ciała. Besonders in seiner Trägheit. A szczególnie, jeśli chodzi o tą leniwość ciała. Statt durch geistliche Kraft geprägt zu sein, zamiast cechować się tą duchową siłą, züchtigt Gott sein Volk, Bóg zaczął doświadczać, czy ćwiczyć swój naród, indem er zulässt, dass das Fleisch immer mehr wirksam wird, przez to, że dopuścił, żeby ich ciało było coraz to bardziej aktywne, und das Volk Gottes träge macht. I spowodowało, że cały naród stał się leniwy. Statt das Wort Gottes zu verkündigen, zu predigen mit dem Evangelium, zamiast Słowo Boże i Ewangelię głosić, sitzt man zu Hause und genießt das Leben. Siedzi się bezczynnie w domu i rozkoszuje się życiem. Statt Zeugen zu sein von dem Jesus, zamiast być świadkiem Pana Jezusa, wird der Scheffel über das Licht gestellt. Będzie nad światło stawiany korzec. Statt einander zu dienen, zamiast sobie nawzajem służyć, ich meine den Gläubigen, mam na myśli wierzących, dient man sich selbst. Służy się samemu sobie. Das ist Gottes Zug über uns. To jest właśnie karność Boża, jaka też nas spotyka. Und dann erweckt Gott Ehud. I wtedy Bóg wzbudził Ehuda. Und den, und was ist das Mittel, das den Sieg über diesen Eglon bewirkt? A jakim on środkiem dokonał tego zwycięstwa nad tym Eglonem? Es ist das Schwert. Był to miecz. Wieder ein Symbol des Wortes Gottes. Który jest symbolem Słowa Bożego. Wenn du die Trägheit des Fleisches in deinem Leben, da musst du anfangen, überwinden möchtest, jeżeli ty chcesz przezwyciężyć lenistwo w twoim życiu, a musisz od tego rozpocząć, to musisz najpierw, dann durch nichts anderes als durch das Wort Gottes, aby wziąć do ręki Słowo Boże, indem du dieses Wort auf dein Leben anwendest und auf meins. I ty zacznij to Słowo zastosowywać w swoim własnym życiu. Wir haben gesehen, das ist ein verborgener Sieg. I my też oglądaliśmy to w zeszłym roku, że to było takie zwycięstwo ukryte. Das bekam zunächst mal überhaupt keiner mit, weil es in dieser Kamera in Eglon war. A otoczenie najpierw o tym zwycięstwie się nie dowiedziało, dlatego że ten Eglon został zabity w jego wewnętrznej komnacie. Und so wird auch für dich und für mich dieser Glaubenssieg erstmal im Verborgenen sein. Tak też i dla ciebie, i dla mnie. To zwycięstwo będzie widoczne tylko w ukryciu. Wenn das Fleisch keinen Einfluss mehr in deinem Leben hat.
A dopiero to stanie się wtedy, gdy ciało nie będzie miało wpływu już na twoje życie. Dann sieht das zunächst mal kein anderer. I najpierw tego zwycięstwa nie będzie nikt inny z otoczenia widział. Aber früher oder später muss das sichtbar werden, dass dein Leben sich ändert. Ale wcześniej czy później musi stać się to widoczne, że twoje życie się odmieniło. Und so kann Ehud dann auch seine Volksgenossen motivieren, selber diesen Sieg für das ganze Volk einzufahren. I też i Ehud wszystkich swoich ziomków do tego motywował, aby tego rodzaju zwycięstwo zostało też i przez nich dokonane. Wir haben gesehen, dass jeder seinen eigenen, wie es in Vers 29 heißt, kräftigen, kriegstüchtigen Mann überwinden muss. Tak jak to oglądaliśmy w 29 wierszu, że każdy musi tego silnego i zdatnego do boju męża zwyciężyć. Du kannst nicht für mich mein Fleisch überwinden und ich nicht für dich. Ja, ty nie możesz mojego ciała zwyciężyć, ani ja nie mogę zwyciężyć dla ciebie twojego ciała. Das muss jeder für sich selbst tun. Każdy musi to uczynić dla siebie samego. Ich mache kurz die Parallele im Neuen Testament. I króciutko jeszcze ten odniesienie do Nowego Testamentu podam. Auch da sehen wir Niedergänge Volk Gottes. I w tym widzimy też i upadki ludu Bożego. Was ist das erste Kennzeichen der nachapostolischen Zeit? Jaki jest znak charakteryzujący te czasy po apostołach? Efezus. Efes. Sie haben die erste Liebe verlassen. Opuścili pierwszą miłość. Das heißt, diese brennende Liebe für den Jesus. To znaczy, tą miłość pałającą dla Pana Jezusa. Die war nicht mehr vorhanden. Tej miłości już nie było. Am Anfang war noch Aktivität da, das sieht man bei Ephesus. Na początku była aktywność i ją można zobaczyć wśród Efezjan. Aber das Motiv, das uns antreiben muss, wenn es bleibend sein soll. Ale ta motywacja, która nas napędza, aby w ten sposób dalej pozostało w tym stanie w naszym życiu, tego już nie było. I tak dalej to wszystko się staczało ku złemu, jak można to przeczytać w drugim i trzecim rozdziale Księgi Objawienia. I teraz możemy skierować się do czwartego rozdziału Księgi Sędziów, pierwszy wiersz. Würde das Volk Gottes jetzt gelernt haben? Czy ten naród Boży w końcu się czegoś nauczył? Zweimal schon Niedergang und wieder Aufleben durch die Güte Gottes. Dwukrotnie wielki upadek i dwukrotnie ożywienie poprzez wielką dobrotliwość Bożą. Würden Sie jetzt nach dem größten Sieg und der längsten Ruhezeit, würden Sie jetzt bei Gott bleiben? Czy oni teraz po tym największym zwycięstwie i długim okresie spokoju będą trwali przy Bogu? Und die Kinder Israel taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Czytamy, że synowie Izraelscy nadal czynili zło w oczach Pana. Wir werden das immer wieder, auch morgen wieder sehen, das Volk Gottes lernt. My również to będziemy mogli ciągle na nowo dzisiaj i jutro oglądać, że lud Boży nigdy nie uczy się z przykładu, jaki mogą zaczerpnąć z przeszłości. Das war das Volk Israel. Tak było w przypadku ludu izraelskiego. Und wie ist das bei uns? A jak sytuacja wygląda wśród nas? Haben wir gelernt aus dem Versagen vorhergehender Generationen? Czy my żeśmy się czegoś nauczyli z tego, że poprzednie generacje zawiodły? Wie ist das denn, wenn Streitigkeiten unter dem Volk Gottes sind? Jak to jest, jeżeli sprzeczki są wśród ludu Bożego? Vielleicht haben wir im Blick auf die Vergangenheit ein sehr klares Urteil. Jeśli chodzi o przeszłość, to może kiedyś mieliśmy bardzo jasne umiejętności rozróżnienia. Und in dem Moment, wo wir selbst betroffen sind, haben wir erstmal alles vergessen. Ale w tym momencie, gdy sprawa nagle nas dotyczyła, to się okazuje, że wszystko nagle zapominamy. Natürlich sind die Angriffe Satans immer unterschiedlich.
Naturalnie te ataki szatana ciągle na nowo są coraz to inne. Aber seine Listen, seine Taktiken sind uns ja nicht unbekannt, sagt Paulus. Ale Paweł też napisał, że jego chytrość i jego taktyka przecież nie jest dla nas nieznana. Wie ist das denn mit der Weltförmigkeit? Jak sprawa wygląda z tym zaświadczeniem? Die hat manches Jahrhundert in der Vergangenheit geprägt. Które piętnowało chrześcijaństwo przez wiele setek lat. Wie ist das denn in unserem Leben? A jak sprawa wygląda w naszym życiu? Haben wir gelernt, dass man über diesen Weg wirklich nicht glücklich sein kann? My rzeczywiście się tego nie nauczyliśmy, że na tej drodze nie można być nigdy szczęśliwym. Die Zeit der Aufklärung, wo der Verstand des Menschen auf einmal eine derartige Bedeutung bekam. Die Zeit, wo der Verstand des Menschen in den Mittelpunkt gerückt ist. Te czasy, w których rozum człowieka jest zawsze stawiany w tym centralnym miejscu. Und wo wir rückblickend ohne Zweifel sehen, dass das in eine völlig falsche Richtung ging. I gdy teraz my, spoglądając wstecz, możemy stwierdzić, że w takich przypadkach zawsze ludzie podążali w złym kierunku. Und wie benutzen wir unseren Verstand? A teraz, jak my wykorzystujemy nasz rozum? Ist er unter dem Gehorsam des Christus sozusagen gefangen genommen? Czy rzeczywiście on znajduje się w niewoli Chrystusowej? Wir lesen hier, und Ehud war gestorben. Czytaliśmy tutaj, że ten Ehud umarł. Ein Mann im Volk Gottes, a był to ten mąż w ludzie Bożym, dessen Glaubenstat für 80 Jahre Ruhe gewährte. Którego czyny wiary sprawiły, że wśród narodu Bożego nastało 80 lat spokoju. So schenkt Gott manchmal Männer und Frauen Gottes. Tak też i Bóg czasami daruje takich mężów i takie niewiasty Boże, deren Einfluss derart stark ist, których wpływ jest tak mocno oddziaływujący, und ich meine jetzt im guten Sinn, i to mam oczywiście na myśli w dobrym sensie oddziaływujący, dass solange sie leben, że na ile oni, jak długo oni żyją, das Volk Gottes mit ihnen geht. Cały naród Boży idzie tą samą drogą razem z nimi. Nehmen wir so einen Josia. Weźmy na przykład pod uwagę takiego Josiasza. Oder Hiskia. Albo Hiskiasza. Wenn auch wir aus den Propheten wissen, dass innerlich im Volk Gottes auch da schon nicht alles in Ordnung war. Nawet jeżeli my z ksiąg proroczych wiemy, że i w tym względzie nie było zbyt dobrze wśród ludu Bożego, so ging das Volk Gottes in dieser Zeit doch einen Weg mit Gott. To jednak wiemy, że w tym czasie pewien okres ten naród szedł drogą razem z Bogiem. Aber kaum waren sie beerdigt, ale jak tylko oni zostali zmarli i zostali pogrzebani, ging es steil bergab. Okazywało się, że nagle wszystko stromo zaczęło staczać się w dół. Warum nutzen wir eigentlich nicht die Zeit, die Gott uns gibt, mit solchen Männern Gottes? Dlaczego nie wykorzystujemy w zasadzie tego czasu, który Bóg nam daje z tymi mężami Bożymi, um geistlich zu wachsen, persönlich und gemeinsam, aby duchowo wzrastać osobiście i społecznie, um nicht einfach immer nur auf diese Gläubige zu schauen, ale nie tylko tak po prostu, żeby cały czas spoglądać tylko na tych wierzących, sondern um, wie Paulus das einmal sagte, ale chodzi o to, aby tak zrobić, jak to kiedyś powiedział apostoł Paweł. Seid meine Nachahmer gleich wie ich Christi. Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. Zu einer eigenen festen Überzeugung vor den Herrn zu kommen. Abyście doszli do swojego własnego przekonania przed Panem. Im Hebräerbrief sehen wir auch, dass Führer, gute Führer, gehen. W liście do Hebrajczyków też czytamy o tym, że dobrzy przywódcy, oni, że oni również umierają. Einer bleibt, Christus. Ale zawsze jeden pozostaje, a tym jednym jest Chrystus. Und was ist, wenn wieder so ein Führer
von dem Herrn heimgerufen worden ist. A co się dzieje, gdy taki sługa pański jest przez Pana odwoływany? Willst du dann wieder einem neuen Trend folgen? Czy ty nagle chciałbyś teraz naśladować nowego rodzaju trendy? Und wir gemeinsam auch einen Weg, der wieder nach unten geht? A my wszyscy razem mamy pójść tą drogą, która ściąga nas wszystkich w dół? Glauben wir bloß nicht, dass es bei uns anders wäre, als bei dem Volk Israel damals. O, nie łudźmy się i nie myślmy, że w przypadku nas będzie inaczej sprawa wyglądała, jak w przypadku ludu izraelskiego. Da verkaufte sie der Herr in die Hand Jabins, des Königs der Kanaaniter, der in Hazor regierte. Więc Pan wydał ich w ręce Jabina, króla Kanaanu, który panował w Hazor. Wir sehen hier ein Kennzeichen, das ich, so hoffe ich, beim letzten Mal auch gesagt habe. I tak widzimy tutaj taką cechę charakterystyczną, którą mam nadzieję również i w zeszłym roku wspomniałem. Nämlich, dass das Buch der Richter und nicht mehr das Volk wie ein Mann zeigt. Że ta Księga Sędziów nie pokazuje nam całego narodu tak zjednoczonego, jakby to był jeden mąż. Sondern immer nur so Teile des Volkes und Regionen. Ale pokazuje nam pewne części tego narodu albo regiony. Das betrifft sowohl den Niedergang, i to dotyczy zarówno też i tych czasów, gdy jest upadek, als auch die Rettung danach. Ale również i tych czasów, gdy potem następuje ratunek, wybawienie. Dann ist es nicht das Volk, das den Glaubenssieg erringt. I wtedy też to nie naród, który osiąga jakieś zwycięstwo, sondern auch ein Mann oder eine Frau, die für das Volk steht. Ale osiąga to zwycięstwo jeden mąż albo jedna niewiasta, która wstawia się za tym narodem. W Kapitel 3 hatten wir im Wesentlichen den südlichen Teil des Landes. W trzecim rozdziale oglądamy bardziej zdarzenia, które działy się w południowej części tego kraju. Und jetzt kommen wir zu dem nördlichen Teil. Ale w czwartym rozdziale przechodzimy do tej północnej części. Der Norden ist sowieso immer relativ gefährlich. Północ zawsze była relatywnie niebezpieczna. Denn der südliche Teil, zunächst mal jedenfalls der Teil ist, der von der Sonne bestrahlt wird. Ta południowa strona jest tą stroną, którą zwykle Słońce oświetla. So steht der nördliche Teil zuweilen dafür, dass man sich von der Sonne abwendet. To ta północna strona obrazowo wskazuje na kogoś, kto się odwraca od Słońca. Wo immer sich ein Christ oder auch wir als Gläubige gemeinsam den Strahlen des Lichtes und der Liebe Gottes aussetzen. Bo jeżeli chrześcijanin albo my wszyscy wspólnie wystawiamy się na działanie tego promieniowania światła Bożego, werden wir bewahrt bleiben. To wtedy będziemy zachowani. Aber wenn wir aus diesen Strahlen weggehen, ale jeżeli my teraz zaczniemy wychodzić z tego promieniowania światła Bożego, dann ist Gefahr im Verzug. Wtedy istnieje to niebezpieczeństwo, które szybko przychodzi. Der Herr verkaufte sie in die Hand Jabins. I Pan wydał ich w ręce Jabina. Das ist die Zucht Gottes. Tu oglądamy znowu karność Bożą, która działa. Wie kann Gott als Zuchtmittel seinen eigenen Feinde und die Feinde des Volkes Gottes benutzen? Jak to Bóg może używać jako środek karności tych wrogów Bożych? Weil wir sonst nicht bereit sind umzukehren. A to dlatego, że my w innym przypadku nie bylibyśmy skłonni, aby zawrócić ze złej drogi. Manchmal dauert es 20 Jahre, bis wir zur Einsicht kommen. Czasami to trwa i 20 lat, zanim się opamiętamy. 20 Jahre, die das Volk Gottes unter der Zucht der Feinde stand. 20 lat, długich lat, ten naród Boży znajdował się pod panowaniem, pod karnością ze strony tych nieprzyjaciół. Merken wir das eigentlich noch, ob wir in den Segen Gottes schwimmen oder unter der züchtigenden Hand des Herrn stehen? Czy my to w ogóle zauważamy, że albo pływamy w błogosławieństwie Bożym,
Albo znajdujemy się pod karzącą ręką Bożą? To jest interesant. Ja bin der König der Kanaaniter, der ein Herz so regierte. Jest to interesujące, że ten Jabin z Kanaanu, on panował w Hazor. Wenn ihr mal nach Josua 11 zurückgehen wollt. Jeśli byśmy się teraz wrócili do Jozuego, do 11 rozdziału, dann sehen wir, dass da das Volk Gottes schon einmal mit einem Jabin aus Hazor zu tun hatte. To zauważymy, że również i w tym rozdziale już lud izraelski miał kiedyś do czynienia z Jabinem króla Hazoru. Da heißt es, und es geschah, als Jabin, der König von Hazor, es hörte, was da passiert war, da machte er sich auf, gegen das Volk zu kämpfen. Pierwszy wiersz, a gdy Jabin, król Hazoru, usłyszał o tym, co się stało, on teraz ruszył. Wir lesen in Vers 10. I czytamy w 10. wierszu dalej. Nein, Vers 11. Nichts blieb übrig, was Urim hatte, und Hazor verbrannte er mit Feuer. 11. wiersz, przepraszam. I nic nie zachowało się w środku tego wiersza, nic nie zachowało się przy życiu, Hazor zaś kazał spalić w ogniu. Und in Vers 10. Den König erschlug er mit dem Schwert. 10. wiersz. A jego króla zabił mieczem. Wieso kommt jetzt auf einmal sowohl Jabin als auch Hazor wieder aus der hervor? Jak to jest, że teraz nagle znowu pojawia się ktoś taki jak Jabin i miasto Hazor? Nun, eins ist klar, es ist nicht derselbe Mann wie in Josua 11. Jedno jest jasne, że to nie jest ten sam mężczyzna, który jest opisany w Księdze Jozuego, 11 rozdział. Denn dieser Mann ist getötet worden. Gdyż ten mężczyzna został zabity. Offensichtlich war dieser Name Jabin, wie bei den Philistern, so ein Königsname. Najwyraźniej to imię Jabin to jest określenie, tak jak i też u Filistyńczyków, określenie kogoś, kto zajmuje stanowisko króla. Aber Gott will uns doch damit etwas lehren. Ale przez to ten przykład Bóg chciałby nas czegoś nauczyć. Das Volk Gottes und du und ich persönlich, wir können eine Sache überwunden haben. Lud Boży, albo również osobiście, ty i ja, mogliśmy w jakiejś sprawie zwyciężyć. Wir können einen Teil der Welt oder Satans in unserem Leben überwunden haben. I mogliśmy tę cząstkę świata albo działanie szatana w nas samych przezwyciężyć. Aber das heißt nicht, dass wir damit dauerhaft diesen Feind nicht mehr sehen werden. Ale to wcale nie oznacza, że nie będziemy już na stałe tego nieprzyjaciela nigdy nie będziemy oglądać. Du kannst die ganze Stadt, wie das bei Hazor geschehen ist, verbrannt haben. I tak jak w przypadku tego Hazor czytaliśmy, że całe miasto zostało przecież spalone. Aber um mal das Bild des Fleisches aufzugreifen. Ale wracając do obrazu naszego ciała. Das kommt wieder. Früher oder später wird es sich wieder melden. To ciało ciągle na nowo wychodzi, wcześniej czy później znowu się zamelduje. Es mag 80 Jahre und noch mehr Ruhe geben in deinem Leben im Blick auf ein Problem. Może by się okazało, że 80 lat jest jak spokój w jakiejś sprawie w twoim życiu. Aber dann mag es wieder kommen. Ale wtedy może znowu się pojawić. Und dann ist die Frage, wie wir dann damit umgehen. I teraz powstaje pytanie, jak my w tym przypadku postąpimy. Jabin heißt übersetzt unter anderem Einsicht. Jabin można przetłumaczyć między innymi jako rozsądek, poznanie. Verstand, Klugheit. Rozum i mądrość. Ist das grundsätzlich eine negative Sache? Czy zasadniczo jest to zła sprawa? Nein, das müssen wir nicht so sehen. Nie, tego tak nie możemy oglądać. Ich nehme einen Vers aus dem Buch der Sprüche. I teraz przeczytamy jeden wiersz z Księgi Przypowieści. Sprüche 13, Vers 15. Przypowieści Salomona, 13 rozdział, 15 wiersz. Gute Einsicht verschafft Gunst. Zdrowy rozsądek zapewnia życzliwość. Einsicht und Verstand, der unter die Herrschaft des Herrn Jesus gestellt wird, der ist zum Segen.
rozsądek i rozum, który jest poddany pod panowanie Pana Jezusa, on daje nam błogosławieństwo. Wie wollen wir denn das Wort Gottes verstehen, wenn nicht über unseren Verstand? W jaki sposób mielibyśmy Słowo Boże zrozumieć, niż właśnie za pomocą naszego rozumu? Aber wenn ich den Verstand, meinen Verstand zum Maßstab meiner Beurteilung mache. Ale jeżeli ja mój własny rozum uczynię tym wzorcem i przymiarem do wszystkich rzeczy, dann wird es gefährlich. Wtedy staje się to bardzo niebezpieczne. Und dann wird es mich früher oder später wegführen von dem Herrn. I wcześniej czy później on odciągnie mnie od Pana. Hazor, a nazwa Hazor heißt eingeschlossen oder eingezäunt, so ein abgeschlossener Bereich. To oznacza zakres, obszar, ogrodzony, zamknięty. Das ist das, was unser Verstand oft machen will. To jest właśnie to, co też i nasz rozum chciałby zawsze zrobić. Er will selber bestimmen über einen bestimmten Bereich des Lebens. On sam chciałby decydować o pewnych zakresach naszego życia. Er will die Autorität des Wortes Gottes in diesem Bereich nicht gelten lassen. On nie chce pozwolić, aby w tym zakresie też autorytet Słowa Bożego obowiązywał. Ich weiß doch selber genau, wie ich da handeln soll, sage ich mir. Ja samemu sobie wmawiam, przecież ja dobrze wiem, jak w tym zakresie mam postępować. Wie ist das denn, wenn mal Probleme bei uns im persönlichen Leben oder auch im Versammlungsleben aufkommen? Jak to jest, jeżeli powstają problemy pomiędzy nami, czy z nami osobiście, czy między nami w społeczności, w zgromadzeniu? Ist unsere erste Frage, was sagt Gottes Wort dazu? Czy powstaje w naszych sercach najpierw pytanie, a co Słowo Boże mówi na ten temat? Oder ist unsere Frage, wie haben wir das denn letztes Mal gemacht? Albo może najpierw powstaje pytanie, a jak żeśmy to zrobili ostatni raz? Was meinst du, was meine ich, was sollten wir da am besten tun? Aus unserer eigenen Erfindung, Erfahrung oder Intelligenz? Co ty myślisz, co myślę ja, co mamy zrobić na podstawie naszych własnych myśli, na podstawie naszych własnych pomysłów i na podstawie naszych doświadczeń poprzednich? Das ist die Zucht Gottes hier über das Volk. I to może być właśnie karnością Bożą nad narodem. Wisst ihr, wenn Gott Brüder, Menschen gibt, die vielleicht eine besondere Intelligenz haben? Wiecie, jeżeli Bóg daruje wśród braci takich ludzi, którzy posiadają ponadprzeciętną inteligencję, und diese Intelligenz nicht unter den Gehorsam des Christus gefangen genommen wird, a ta ich inteligencja nie będzie poddana pod tą niewolę Chrystusową. Und das ist nirgendwo wichtiger, als wenn es um den Intellekt geht. Bo to wtedy okazuje się, że nigdzie bardziej nie jest to ważniejsze, niż gdy chodzi o nasz intelekt. Das macht der Apostel Paulus in 2. Korinther 10 sehr deutlich. Apostoł Paweł to bardzo dobitnie obrazuje w 2. liście do Koryntian w 10. rozdziale. In Vers 4 sagt er dort, die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich mächtig zur Zerstörung von Festungen, indem wir Vernunftschlüsse zerstören. Czwarty wiersz, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły. Und jede Höhe, die sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. I wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Das ist Jabin, diese Vernunftschlüsse und damit zu meinen geistliche Dinge beurteilen zu können. To jest właśnie Jabin, który chce ten rozsądek teraz na pierwszym miejscu postawić przed przed tym rozsądkiem Chrystusowym. Statt schlicht dem Wort Gottes gehorsam sein zu wollen, Christus gehorsam sein zu wollen. Zamiast być skromnie posłusznym Chrystusowi. So, und wenn solche Männer kommen, die vielleicht, wo man das am Anfang gar nicht merkt, dass das abweichend ist. Ja, tak, jeżeli tacy mężowie właśnie powstają wśród ludu Bożego,
Bo na początku może się tak zdarzyć, że w ogóle się nie zauważy, że tu jest coś złego. Da mag man am Anfang sogar vielleicht fasziniert sein. To może otoczenie być na początku nawet zafascynowane tymi osobistościami. Aber auf einmal wird das Wort Gottes trocken. Ale nagle okazuje się, że Słowo Boże jest podawane sucho. Wenn nicht der Herr darin ist, dann ist das Herz früher oder später leer. Jeżeli nie ma Pana, to wcześniej czy później serce staje się puste. Da mag noch eine hohe Auslegungskunst vorhanden sein. Może nawet być bardzo wielka umiejętność w wykładaniu kunsztownym Słowa Bożego. Aber das Herz ist nicht mehr erfüllt von der herrlichen Person des Herrn Jesus. Ale serce nie będzie już wypełnione tą wspaniałością Chrystusową. Wird so etwas zu einer Zuchtbote Gottes über sein Volk. A wszystko to okazuje się, może być tą rózgą karzącą Bożą wśród narodu Bożego. Wir sind fasziniert von etwas und das Ganze zieht uns nach unten. My jesteśmy czymś zafascynowani, a cała ta sytuacja ściąga nas wszystkich ciągle w dół. Dieser Jabin hatte seinen Heerobersten, der Sisera hieß. Ten Jabin miał przywódcę swojego wojska, który nazywał się Sisera. Das scheint ein Hinweis auf Satan zu sein. To jest, wydaje się, wskazówką na samego szatana. Der versucht, alles mögliche an menschlichen Errungenschaften zu benutzen. Który stara się, aby wykorzystać wszystkie najlepsze osiągnięcia ludzkości. Das Volk Gottes von dem Weg hinter dem Jesus abzuziehen. Aby lud Boży odciągnąć z tej drogi naśladowania Pana Jezusa. Und dann? I co wtedy? Das Volk wird unterdrückt. Naród jest potem uciskany. 20 Jahre. I to przez 20 lat. Und dann irgendwann schreien doch die Kinder Israel zu dem Herrn. I czytamy, że kiedyś potem zaczęli synowie izraelscy wołać, krzyczeć do Pana. Früher oder später wird jeder von uns, der wirklich an den Herrn Jesus glaubt, merken, dass da was nicht stimmt. Wcześniej czy później każdy z nas będzie musiał to zauważyć, że coś tutaj nie jest w porządku. Dass die Seele leer ist. I stwierdzi, że dusza jest pusta. Und dann schreit man zu dem Herrn. I wtedy zacznie się wołać do Pana. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal schon gesagt. Myślę, że już ostatnio też powiedziałem o tym. Bis auf ein einziges Mal lesen wir an keiner Stelle, dass das Volk mit einem Bekenntnis schreit. Ani, może za wyjątkiem jednego miejsca, nie ma tak tych przypadków, że naród Boży wołał do Boga, jednocześnie wyznając swój upadek. Aber Gottes Barmherzigkeit ist unendlich groß. Ale Boże miłosierdzie jest nieskończenie wielkie. Er antwortet, auch wenn kein Bekenntnis hier vorhanden war. On odpowiadał, nawet jeżeli nie było szczerego wyznania upadku. Wenigstens haben sie noch geschrien, was sie später auf der Sinnsucht nicht taten. Przynajmniej oni jeszcze krzyczeli, wołali do Pana, bo później, za czasów panowania Samsona, już nawet tego nie było. Denn sie haben gemerkt, was für Mittel Satan und seine Vasallen im Bilde gesprochen haben. Bo oni tutaj zauważyli, jakimi środkami posługuje się szatan i jego wasalowie. 900 eiserne Wagen. 900 żelaznych wozów. Wiecie, zur Zeit von Josua 11, da gab es auch viele Wagen. Wiecie, również i w tych czasach, które są opisane w Jozuego 11 rozdziale też czytamy o wielkiej ilości wozów. Aber für das Glaubensauge sind sie kein Problem. Ale one wtedy dla oka wiary nie stanowią żadnego problemu. Nicht, dass der Gläubige, der im Glauben steht, sie in eigener Kraft überwinden könnte. Bo nie chodzi o to, że wierzący mógłby je przezwyciężyć w swojej własnej sile. Aber er vertraut auf Gott und er hilft.
Ale gdy on ufa Bogu, to okazuje się, że on pomaga. Wenn ich aber auf meinen eigenen Verstand setze, ale jeżeli ja zacznę opierać się o mój własny rozum, dann werde ich gegen 900 eiserne Wagen nichts ausrichten können. To wtedy nie będę w stanie sprostać działaniu tych 900 żelaznych wozów. Wenn ich mit meinen menschlichen Augen all die Probleme anschaue, mit denen wir zu tun haben als Christen. Gdy ja moimi ludzkimi oczami spojrzę na wszystkie problemy, z którymi my jako chrześcijanie mamy do czynienia, dann werde ich untergehen. Wtedy okazuje się, że ja będę ponosił porażkę. Aber Gott lässt sein Volk nicht untergehen. Ale Bóg nie pozwala, aby jego naród ponosił porażkę. Wir lesen hier und Deborah, eine Prophetin, die vor Lapidotz richtete Israel in jener Zeit. Czytamy tu również, że w tym czasie lud izraelski sądziła Debora. Erstens sehen wir hier, po pierwsze widzimy tutaj, dass derjenige, den Gott benutzt, że ten, którego Bóg używa, diese Unterdrückung selbst erlebt hat. Ten również też musiał doświadczyć tego wielkiego ucisku. Gott benutzt hier keinen, der irgendwie von außen eingeflogen kommt. Bóg nie używa kogoś, kto by przyleciał z zewnątrz. Der muss das Elend selber miterlebt und sich darunter gestellt haben. Ten ktoś, kto ma działać, musi sam przeżyć ten ucisk i musi doświadczyć go. Das ist auch heute nicht anders. I też i po dziś dzień sprawa nie wygląda inaczej. Nur wer sich mit dem Zustand des Volkes Gottes eins macht, der kann von Gott benutzt werden. Tylko ten, kto może się zjednoczyć z całym stanem tego ludu Bożego. Tylko tego może Bóg użyć. Zweitens, po drugie, das Handeln dieser Person, die Gott benutzt, działanie takiej osoby, którą Bóg używa, fängt nicht mit den Feinden an, sondern mit dem eigenen Zustand. Rozpoczyna się nie od wrogów, ale od działania w stosunku do tego swojego własnego stanu. Deborah richtet das Volk. Deborah właśnie sądziła ten naród. Wenn es irgendwie eine Erweckung, ein Aufleben da geben soll, wo du wohnst. Jeżeli miałoby być kiedykolwiek jakieś poruszenie, przebudzenie w tym miejscu, w którym ty mieszkasz. Dann nur dadurch, dass wir uns selbst in dieses Selbstgericht Gottes begeben. To tylko może być to wtedy wywołane, jeżeli my sami się również udamy, czy zgodzimy z tym sądem Bożym. Sieh nicht auf die Feinde, sondern sieh auf dein Leben. I ten sąd Boży nie tak bardzo skierowany najpierw na tych nieprzyjaciół, ale ten sąd Boży skierowany najpierw na twoje własne życie. Und stell dich selbst in dieses Licht Gottes, um die Dinge zu bekennen, die verkehrt laufen. I sam postaw się w świetle Bożym, aby wyznać te rzeczy, które w twoim życiu były niewłaściwe. Po trzecie, możemy tutaj widzieć, że stan tego narodu znowu stał się gorszy niż w poprzednich przypadkach. Gott kann keinen Mann gebrauchen. Bóg już nie mógł użyć jakiegoś mężczyzny. Erstens, offensichtlich war da keiner. Po pierwsze, najwyraźniej nie było takiego wśród nich. Und zweitens, offensichtlich war auch keiner bereit, diesen Dienst zu tun. A po drugie, najwyraźniej nie było takiego, który by był gotowy, aby oddać się do tej służby i to uczynić. Gott benutzt diese Frau. I Bóg używa tą niewiastę. Wir haben bisher schon gesehen, dass Gott immer einen gewissen Mangel offenbart bei den Instrumenten, die er benutzt. Już mówiliśmy o tym, że Bóg najpierw objawia pewnego rodzaju braki wśród tych instrumentów, które on chce używać. Tutaj tym brakiem jest to, że nie mógł użyć mężczyzny, tylko niewiasty. Jak sprawa wygląda w przypadku nas, mężczyzn? Nimmst du deinen Platz ein? Czy ty zajmujesz twoje właściwe miejsce? In einem entschiedenen Leben mit dem Herrn Jesus? Mianowicie w zdecydowanym sposób żyjąc razem z Panem Jezusem? An dem Ort, wo du bist, in den Zusammenkünften?
I to w tym miejscu, w którym ty żyjesz, w tym zgromadzeniu. Und in den Dienst für den Herrn Jesus. I w służbie wykonywanej dla Pana Jezusa. Oder müsste an meinem Ort, an deinem Ort, der Herr auch eine Frau benutzen. Albo może Pan musiałby w twojej miejscowości, czy w mojej miejscowości, najpierw użyć jakąś niewiastę. Pewnie my na nicht dazu bereit sind. Dlatego, że my, mężczyźni, nie jesteśmy do tego gotowi. Diese Frau Deborah ist für euch als Schwester eine große Ermutigung. Dla was, drogie siostry, ta Deborah jest bardzo wielką zachętą i pociechą. Gott möchte auch euch, er möchte gerade euch benutzen in seinem Dienst. Bóg chciałby akurat was używać w swojej służbie. Natürlich an eurem Platz. Naturalnie tam, na waszym miejscu. Sie wohnt unter der Deborah-Palme. Ona mieszkała pod palmą Debory. Wir lesen davon, dass auch sie den Namen ihres Mannes nennt in dem Gespräch mit Barak später. Czytaliśmy również, że ona używa tego imienia swojego męża w rozmowie z Barakiem. Beziehungsweise in Vers 4 wird das gesagt. W czwartym wierszu jest to nawet wspomniane. Das heißt, sie stellt sich unter die Autorität, die Gott in ihr Leben gegeben hat. To znaczy, że ona stawia siebie samą pod ten autorytet, który Bóg jej darował w jej życiu. Sie lehnt es ab, den Kämpfern voranzugehen. Barak soll das tun. Ona tego to odrzucała, aby w czasie tej walki być przywódczynią. Ona chciała, żeby to uczynił Barak. Das heißt, Gott möchte euch benutzen. A to oznacza, że Bóg was, siostry, chce używać. Wie er Deborah benutzt hat. Tak samo, jak on użył Debory. Heute gibt es Mangel, wo man hinschaut. Bo w dzisiejszych czasach, gdziekolwiek się spojrzy, wszędzie widzimy braki. Aber verlass dazu nicht den Platz, den Gott uns mehr noch als im Alten Testament, im Neuen Testament für die Frauen gezeigt hat. Ale proszę, nie opuszczajcie tego miejsca, które Bóg wam, szczególnie opisanym w Nowym Testamencie, darował. Eine Frau an ihrem Platz kann zu einem großen Segen sein, wie hier. Bo niewiasta odpowiednia na swoim stanowisku może być wielkim błogosławieństwem. Und es ist sehr interessant, dass wir insgesamt, soweit ich das sehen kann, in Gottes Wort 10 Prophetinnen finden. I to jest bardzo interesujące, jeżeli ja to dobrze policzyłem, to w całym Słowie Bożym możemy znaleźć opisanych 10 prorokin. Das ist also keine Ausnahme. I to nie jest jakiś wyjątek. Obwohl eine dieser 10 auch leider in negativer Weise uns beschrieben wird im Buch Nehemia. Niestety jedna z nich w księdze Nehemiasza jest w negatywny sposób opisana. Aber Gott möchte nicht nur Männer benutzen, er möchte eure Schwester, Frauen benutzen in seinem Dienst. Ale Bóg nie tylko chce używać mężczyzn, ale również was, siostry, w swojej służbie. Natürlich nicht im Lehren des Wortes Gottes. Naturalnie nie w nauczaniu Słowa Bożego. 1 Timoteusz 2. Bo o tym czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale. Und nicht als solche, die sich in den Zusammenkünften laut äußern. I nie jako takie, które w zgromadzeniach będą głośno zabierały miejsce. 1 Timoteusz 14. Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział. Aber das ist doch nur der kleinste Bereich des Dienens für den Herrn. Ale to jest przecież najmniejszy zakres wszelkiej służby, jaką się wykonuje dla Pana. Deborah heißt ja Biene. Deborah to tłumaczy się pszczoła. Das kommt ja von diesem Verb wahrscheinlich summen. To prawdopodobnie to imię powstało w odniesieniu do tego brzęczenia tej pszczoły. Vielleicht auch reden. Może tutaj można widzieć też i mowę. Sie war auch wieder jemand, der das Wort Gottes weitergegeben hat. Ona była też i tą, która podawała dalej Słowo Boże. Einen anderen Dienst gibt es letztendlich für keinen von uns. Einen anderen Dienst gibt es nicht für uns. Bo innej służby w zasadzie nie ma dla każdego z nas. Als das zu tun und weiterzugeben, was Gott uns sagt. Aby czynić to i podawać dalej to, co Słowo Boże nam podaje. Und das hat Deborah getan. I to właśnie Deborah czyniła. Sie wollte keinen Ehrenplatz für sich haben.
Ona nie chciała mieć takiego miejsca zaszczytnego dla siebie samej. Sie wollte nicht Anführerin sein. Ona nie chciała być przywódczynią. Wenn das dein Ziel ist, dann hast du etwas falsch gesehen. Jeżeli, droga siostro, będzie twoim celem, aby być przywódczynią, to coś w tym, co myślisz, jest złego. Das ist übrigens auch für uns Männer genauso verkehrt. Ale tak też i dla nas, mężczyzn, dokładnie to taka myśl też jest błędna. Aber jetzt einmal besonders für euch, die ihr Frauen Schwestern seid. Ale to słowo szczególnie jest skierowane do was, drogie siostry. Versucht nicht in den Vordergrund zu kommen. Nie próbujcie stawać na pierwszych miejscach. Da können wir die Bora ein Segen sein. Gdy tak nie będziecie czyniły, to będziecie mogły być takim błogosławieństwem, jakim była Debora. Sie lässt Barak, den Sohn Abinoams, rufen. Ona kazała posłać wezwanie do Baraka, syna Abinoama. Sie sagt ihm genau das, nämlich das Wort des Herrn. I ona mu przekazała dokładnie słowo Pana. Hat nicht der Herr, der Gott Israels, geboten, geh hin und zieh auf den Berg Tabor? Czy Pan Bóg Izraela nie nakazał wyrusz i pociągnij na górę Tabor? Und er sagt, also sie sagt aufgrund des Wortes Gottes ihm zu. A do tego dodaje na podstawie usłyszanego słowa Bożego. Ich werde ihn Sisera in deine Hand geben. Że ja tych wszystkich ściągnę do ciebie i wydam w twoje ręce. Was wollen wir eigentlich noch mehr an Zusagen haben? W zasadzie, jakie jeszcze więcej chcielibyśmy otrzymać obietnice? Als dass Gott bei uns ist, dass er uns den Auftrag gegeben hat und den Sieg geben wird. Jak właśnie te trzy rzeczy, że Bóg jest z nami, że Bóg dał nam zlecenie i że Bóg nam przyrzekał zwycięstwo. Und warum ist Barak nicht bereit zu gehen? I dlaczego Barak nie jest gotowy, aby pójść? Wenn du mit mir gehst, was acht, so gehe ich. On tutaj powiedział, jeżeli ty pójdziesz ze mną, to pójdę. Er will sich nicht auf das Wort Gottes verlassen. A więc okazuje się, on tutaj nie chce zaufać Słowu Bożemu. Sondern auf menschliche Hilfsmittel. Ale on tutaj zaczyna opierać się o ludzkie środki pomocnicze. Debora kannte er. Bo on znał tą Deborę. Auf sie wollte er sich stützen. I on właśnie chciał się oprzeć o nią. Sie konnte mit seinen leiblichen Augen sehen. I ona, on ją mógł swoimi cielesnymi oczami zobaczyć. Wie ist das denn bei uns? A jak sprawa wygląda w naszym przypadku? Hat der Herr uns in seinem Wort nicht eine Menge von Aufträgen und Zusicherungen gegeben? Czy Bóg nie darował nam w swoim słowie wielką ilość zleceń i zapewnień? Und lass uns mal jetzt bei uns Brüdern bleiben. A teraz pozostańmy przy nas, bracia. Was brauchst du eigentlich noch mehr? Czego ty w zasadzie jeszcze więcej potrzebujesz? Bist du unterwegs für den Herrn? Czy ty jesteś ciągle w drodze do Pana? Sei es im Blick auf Ungläubige? I to jeżeli chodzi o działanie wśród niewierzących. Oder im Blick auf Gläubige? Albo też jeśli chodzi o działanie dla wierzących. Sei es im Blick auf einen direkt geistlichen Dienst? I czy to też chodzi o działanie w zakresie duchowej służby? Oder einen praktischen Dienst, der auch geistlich ausgeführt werden muss? Albo może też w działaniu w praktycznych usługach, które też w duchowy sposób muszą być wykonane. Wenn wir solche, die ganzen Schwierigkeiten aufzählen können, jeżeli jesteśmy takimi, którzy potrafią wymienić wszystkie piętrzące się trudności. Ich hatte bei der Arbeit, die ich gemacht habe, einen Arbeitskollegen. Ja w zakładzie pracy, gdzie pracowałem, miałem takiego kolegę. Der hatte so einen Zettel hinter sich an der Wand. On za sobą miał powieszoną kartkę na ścianie. 100 Gründe, etwas nicht zu machen. I tam było wyszczególnionych 100 powodów, dlaczego czegoś nie można zrobić. Ich glaube, darin sind wir Weltmeister. Ja myślę, że my jesteśmy mistrzami świata w tym zakresie. Gründe zu finden, warum wir etwas nicht tun sollen. Wynajdywanie powodów, dlaczego nie zrobiliśmy czegoś. Natürlich wollen wir nicht in fleischlicher Weise handeln. Naturalnie, przecież wiemy, że nie chcemy postępować w cielesny sposób. Und wollen wir nicht einfach auf einen emotionalen Impuls hin loslegen.
I nie chcielibyśmy też i w taki emocjonalny sposób zareagować na impulsy. Aber wie oft wollen wir uns in dem Schiff festhalten, statt wie Petrus rauszugehen? Ale okazuje się, jak często my bardzo kurczowo trzymamy się łodzi, zamiast z niej wyjść, tak jak to zrobił Piotr. Wollen wir nur etwas tun, wenn auch die drei anderen neben uns mitlaufen? Czy chcemy to tylko dlatego zrobić, bo dwóch obok mnie też to robi? Wenn du merkst, dass der Herr dir einen Auftrag gegeben hat. Jeżeli ty zauważasz, że tobie Pan daruje jakieś zadanie, dann sollst du gehen, nicht der andere. To masz ty pójść, a nie ktoś inny. Barak tutaj nicht. Ale Barak tego nie uczynił. I ta chwała, która miała stać się jego udziałem, przypadła teraz tej niewieście. A jednak pomimo tego jest tutaj bardzo wielkie to, że Bóg nie pozwolił, aby Barak upadł. On jest wymieniony również też i w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, a nie Debora. Gott lässt auch dich und mich nicht fallen, obwohl wir so oft versagt haben. Bóg również nie pozwoli na to, abyś ty i ja upadliśmy, a pomimo tego, że tak wielokrotnie zawiedliśmy, obwohl wir so viel Angst immer haben. Pomimo tego, że tak często mamy bardzo dużo bojaźni. Und dann geht Barak doch tatsächlich los. I potem Barak rzeczywiście wyszedł. Er beruft Zebulon und Naftali, Vers 10, wie Gott ihm das gesagt hatte. I on zwołał Zebulonitów i Naftalitów, tak jak mu to Bóg nakazał. Hazor lag ja auch in Naftali. Hazor właśnie znajdowało się w plemieniu Naftalego. Und diejenigen, bei denen ein Problem vorhanden ist, sind als erste berufen, auch tätig zu werden. I tam, gdzie najpierw problem powstaje, okazuje się, że są czynni ci, w których ten problem powstał. Aber wohl uns, wenn wir andere als Hilfe annehmen, wie hier Zebulon. Ale dobrze nam będzie, jeżeli my też i innych do pomocy weźmiemy, tak jak tu oglądamy też i Zebulonitów. Wenn sie von Gott dazu, wie hier den Auftrag bekommen haben. Jeżeli oni, tak jak tutaj oglądamy, otrzymują zlecenie od samego Boga. Deborah geht mit ihm, das ist eben Gottes Güte. I Deborah idzie razem z nim i to naprawdę jest wielka dobroć Boża. Dann lesen wir diesen seltsamen Hinweis über Heber, den Kenitzer. A następnie w 11 wierszu czytamy tą szczególnego rodzaju uwagę o tym Heberze Kenicie, der sich von den Kenitern getrennt hatte, który oddzielił się od Kenitów, aber offenbar eine gute Bekanntschaft mit Sisera pflegte. I najwyraźniej on tutaj pielęgnował dobre kontakty z tym Syserą. Er lebte da bei Naftali. On mieszkał wśród Naftalego. Aber er machte Freundschaft mit Sisera. Ale on pielęgnował przyjaźń ze Syserą. Sind wir auch manchmal so inkonsekwent? Czyli my czasami nie jesteśmy właśnie tacy niekonsekwentni. Irgendwie halten wir uns zu dem Volk Gottes? W pewnym zakresie trzymamy się ludu Bożego. Aber wir sind nicht konsekwent in unserem Handeln. Ale nie jesteśmy konsekwentni w naszym postępowaniu. Wir trennen uns nicht wirklich von der Welt. I nie oddzielamy się w rzeczywistości od świata. Damit wirst du den Jesus nicht wirklich nachfolgen können. I w ten sposób nie będziesz mógł w rzeczywistości w pełni naśladować Pana Jezusa. Da mag es so eine Jael geben, die selber eine Entscheidung für den Herrn fällt. Jael. Może być ktoś taki jak Jael, która podjęła tą indywidualną decyzję dla dobra Pana. Aber Heber konnte Gott nicht benutzen. Ale Hebera, męża, nie mógł Bóg użyć. Wenn wir auf beiden Seiten wanken, wird der Herr mich oder dich nicht benutzen können. Jeżeli my będziemy na którąś stronę kulawymi, to okazuje się, że Bóg nie będzie mógł nas użyć. Offenbar hat sogar Sisera durch Heber erfahren, dass Barak da unterwegs war.
I najwyraźniej ten Heber dowiedział się przez podane mu wieści, że ten Sisera wyciągnął na wojnę. Wir sehen, dass hier in Vers 13 der Bach Kison erwähnt wird. W 13 wierszu tutaj oglądamy, że wymieniony jest również ten potok Kishon albo Kidron. Das wirkt hier wie so eine Nebenbemerkung. Tutaj to brzmi jak gdyby tylko taka niewiele znacząca uwaga. Aus Kapitel 5, Vers 21 lernen wir. Ale z 5 rozdziału, z 21 wiersza możemy to poznać, dass Gott gerade diesen Bach benutzt hat, że Bóg akurat użył tego potoku, aby zwyciężyć Sisera. Wir sehen dann nach Vers 14, dass Barak auf den Auftrag von Deborah hin wirklich die Dinge in die Hand nimmt. I widzimy tutaj, że Barak rzeczywiście na to zlecenie Debory przejmuje to działanie tak, jak ona powiedziała. Schade, dass er das nicht von Anfang an getan hat. Jaka szkoda, że on od samego początku tak nie uczynił. Dann hätte er einen ganzen Sieg gehabt. Wtedy on by miał pełne zwycięstwo. Aber hier lernen wir auch, ale tutaj możemy się nauczyć, dass Gott uns Gläubigen oft eine zweite Chance gibt. Że Bóg nam wierzącym bardzo często daruje drugą szansę. Einmal versagt heißt in Gottes Augen nicht zur Seite geschoben. Kto raz zawiódł, to bardzo często nie oznacza w oczach Bożych, że będzie odsunięty na bok. Er gibt noch eine Chance. Bóg daje jeszcze raz jedną szansę. Die packt jetzt Barak. I tą szansę właśnie teraz wykorzystał Barak. Wenn du ein zweites Mal merkst, jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt, Farbe zu bekennen. Jetzt ist der Zeitpunkt, ein Bekenntnis für den Herrn Jesus abzulegen. I jeżeli ty zauważysz, teraz jest ten właściwy moment, aby dokonać tego wyznania dla Pana. Jetzt ist der Zeitpunkt, etwas zu sagen zur Ehre des Herrn. Teraz jest właściwy punkt, aby coś powiedzieć na chwałę Pana. Jetzt darf ich nicht aus Angst, vielleicht vor einem Bruder, doch etwas sagen, was nötig ist. Teraz właśnie jest może ten właściwy punkt, w którym ja, może ze strachu przed jakimś bratem, nie chciałbym wypowiedzieć jakiegoś słowa, a teraz jest ten punkt, że trzeba ze Słowa Bożego to powiedzieć. Dann tu es und erfülle diesen Auftrag des Herrn. Wtedy uczyń to i wypełnij to zlecenie Pana. Barak tat das und der Herr wirkte für ihn. Barak to uczynił i Pan zaczął działać dla niego. To jest uns doch klar, Sisera können wir nicht überwinden, Satan. To jest przecież dla nas jasne, że tego Sisera, czyli obraz szatana, my nie jesteśmy w stanie zwyciężyć. Aber er möchte dich und mich benutzen, dass wir nicht einfach zufrieden sind mit dem Feind. Ale on przecież chce ciebie i mnie do tego użyć, żebyśmy nie byli zadowoleni z działania tego nieprzyjaciela. Und Barak gewinnt einen ganzen Sieg letztendlich. I Barak rzeczywiście osiągnął całkowite, pełne zwycięstwo. Vers 15, das ganze Heer wird überwunden. 15 wiersz tutaj pokazuje, że cała ta armia została zwyciężona. Und wenn Sisera flieht, Vers 15 am Ende, i gdy okazało się, że Sisera zaczął uciekać pod koniec 15 wiersza, dann verfolgt Barak ihn. Wtedy okazało się, że Barak zaczął również i gonić za nim. Lasst uns nie damit zufrieden sein, dass wir merken, nigdy nie bądźmy tylko z tego zadowoleni, że zauważymy, der Feind, der hört jetzt auf mit diesem direkten Frontalangriff. Nieprzyjaciel teraz już zakończył ten bezpośredni frontalny atak. Gott möchte uns einen ganzen Sieg geben, ein ganzes Überwinden. Bóg chce nam darować całe zwycięstwo, w pełni zwycięstwo. Das finden wir hier bei Barak, dass er uns das zeigt. I to właśnie tutaj oglądamy w przypadku tego Baraka. Wir wollen damit schließen für heute und den Rest dann morgen mitmachen mit Kapitel 5 zusammen. I na dzień dzisiejszy rozważanie 4 rozdziału zakończymy, a kontynuować będziemy jutro i połączymy to z 5 rozdziałem.
Lasst uns wenigstens aus dem Versagen der Vergangenheit lernen. O, chciejmy nauczyć się z tych przypadków, że w przeszłości wielu zawiodło. Lasst uns unter das Elend des Volkes Gottes stellen und damit eins machen. O, chciejmy też postawić siebie wśród tej nędzy tego ludu Bożego, zjednoczyć się z tym. Und ihr Schwestern, nehmt euch den Bohrer zum Vorbild. A wy, drogie siostry, weźcie sobie Deborę jako wzorzec do naśladowania. Fleißig, wie eine Biene. Być pilną, jak pszczoła. Ihr müsst auch das Wort Gottes lernen, um es weitergeben zu können, im Persönlichen. Wy też musicie osobiście poznawać Słowo Boże, aby móc je dalej podawać. Lasst euch an eurem Platz von Gott benutzen. O, pozwólcie się użyć na waszym miejscu przez Boga. Und wir wollen von Barak lernen. A my mamy nauczyć się od Baraka, nicht so ängstlich zu sein. Abyśmy nie byli tak bojaźliwi. Mehr Kraft als die Gottes gibt es nicht. Bo więcej siły jak siły Bożej nie ma. Darauf können wir uns stützen, darauf wollen wir uns stützen. I o nią możemy się oprzeć i chciejmy się o nią opierać. Und mit ihm einen Glaubenssieg, einen ganzen Sieg erringen. Aby razem z nim dokonać te pełne Wir lesen heute Abend aus Richter 5. Dzisiaj wieczorem przeczytamy z Księgi Sędziów z 5 rozdziału. Księga Sędziów, 5 rozdział, od 1 wiersza. Tego dnia Debora i Barak, syn Abinoama, zaśpiewali tak: za to, że w Izraelu zapuszczono bujne włosy, za to, że ochoczo stanął lud, błogosławcie Pana. Słuchajcie, królowie, przysłuchujcie się, książęta. Ja, Panu, ja śpiewać będę, grać będę Panu, Bogu Izraela. Panie, gdy wychodziłeś z Seir, gdy kroczyłeś z pól edomskich, ziemia zatrzęsła się. Również niebiosa kropiły, tak, obłoki kropiły wodą. Góry zachwiały się przed Panem, to Synaj, przed Panem, Bogiem Izraela. W dniach Szamgara, syna Anata, w dniach Jael ustały karawany, a wędrowcy po drogach musieli chodzić krętymi ścieżkami. Ustali wieśniacy w Izraelu, ustali, aż powstałaś, Deboro, powstałaś jako matka w Izraelu, gdy obrano sobie nowych bogów, bogów, których przedtem nie znano. Wtedy nie było widać tarczy ani włóczni u 40 000 w Izraelu. Serce moje należy do wodzów Izraela, do ochotników w ludzie. Błogosławcie Pana. Wy, którzy jeździcie na płowych oślicach, siedzicie na kobiercach i wybieracie się w drogę, śpiewajcie. Słuchaj, ci, którzy rozlewają wodę po korytach do pojenia, opiewają tam zbawcze czyny Pana, zbawcze czyny dokonane na wieśniakach Jego w Izraelu. Potem wstąpili do bram jako zbrojny lud Pana. Ocknij się, Deboro, ocknij się, zanudź pieśń, powstań, Baraku, i poprowadź w niewolę tych, którzy ciebie w niewolę prowadzili. Synu Abinoama. Wtedy zstąpiła resztka wraz z zacnymi, zbrojny lud. Panie, stąp do mnie wśród bohaterów. Z Efraima zstąpili w dolinę, idąc za tobą, Beniaminie, z twoimi rodakami. Z Machiru zstąpili wodzowie, a z Zebulona trzymający buławę. I książęta z Issachara byli z Deborą,
A jak Issachar, tak i Barak w dolinę poniosły go jego nogi, lecz w oddziałach Rubena były długie rozważania. Dlaczego siedziałeś bezczynnie między dwiema owczarniami? By słuchać fujarek przy trzodach? W oddziałach Rubena były długie rozważania. Gilead mieszkał sobie za Jordanem, a Dan? Dlaczego żeglował na okrętach? Asher mieszkał na wybrzeżu morskim. Spokojnie mieszkał sobie nad swoimi zatokami. Zebulon to lud, który z pogardą naraża swe życie na śmierć. Także Naftali na wyżynnych polach. Przyszli królowie i walczyli. Walczyli wśród królowie kananejscy w Tanak nad wodami Megido, lecz łupów srebrze nie wzięli. Z nieba walczyły gwiazdy, ze swoich torów walczyły z Syserą. Potok Kiszon porwał ich. Prąd potoku Kiszon, wystąp duszo moja z mocą. Donośny był wtedy tu pod kopyt końskich, odpędu ich jeźdźców. Przeklnijcie Meros, rzekł anioł Pana, przeklnijcie jego mieszkańców za to, że nie przyszli na pomoc Panu wśród bohaterów. Błogosławiona niech będzie ponad inne kobiety Jael, żona Hebera Kenity. Ponad inne kobiety w namiocie niech będzie błogosławiona. O wodę prosił, a ona podała mu mleko i na wspaniałej czaszy podsunęła śmietanę. Swą lewą ręką wyciągnęła po palik, a prawą po młot roboczy. Uderzyła Syserę, rozbiła mu głowę, roztrzaskała, przebiła jego skroń. Do jego nóg osunął się, padł, legł. Do jej nóg osunął się, padł. Gdzie się osunął, tam padł zabity. Przez okna wyglądała, biadając, matka Sysery, przez kratę. Dlaczego opóźnia się nadejście jego wozu? Dlaczego odwleka się turkot jego zaprzęgów? Najroztropniejsze z jej księżniczek odpowiedziały jej. Zresztą ona sama dała sobie taką odpowiedź. Zapewne natrafili na łup i dzielą go. Jedną brankę, dwie branki na głowę rycerza. Łup z barwnych tkanin dla Sysery, łup z barwnych tkanin. Barwne, podwójnie tkane chusty na szyję jako łup. Tak niechaj zginą wszyscy Twoi wrogowie, Panie, a ci, którzy Go miłują, są jak słońce, gdy wschodzi w swej mocy. I miała ziemia spokój przez 40 lat. Wir haben gestern gesehen, dass hier in Kapitel 4 uns Folgendes vorgestellt wird. Wczoraj mogliśmy to oglądać, że w poprzednim, czwartym rozdziale została przedstawiona następująca sytuacja. Also in dem Kapitel vor dem, das wir heute Abend gelesen haben. W tym rozdziale, który jest przed tym, który dzisiaj przeczytaliśmy. Dass das Volk Israel erneut von Gott abgewichen ist. Że lud izraelski ponownie odchylił się od służenia samemu Bogu. Dass sie nicht aus der Vergangenheit gelernt haben. Że nie nauczyli się niczego ze swojej przeszłości. Aus den Erfahrungen derer, die ihnen mehr oder weniger bekannt waren. Z doświadczeń tych, które mniej albo może więcej były im znane. Sondern wieder das taten, was böse war in den Augen Gottes. Ale znowu czynili to, co było złe w oczach Bożych. Gott hat sie trotzdem nicht in dem Elend gelassen. Ale Bóg pomimo tego nie zostawił ich w tej nędzy. Sondern hat ihnen eine Wiederherstellung ermöglicht.
ale umożliwił im, że znowu mogło nastąpić odrodzenie wśród nich. Wir haben gesehen, dass das Problem, das uns hier vorgestellt wird durch Jabin und Hazor, ist. Myśmy oglądali również, że ten problem w tym rozdziale zobrazowany został przez Jabina z Hazor. Der Mensch in seinen menschlichen Fähigkeiten. Przedstawionego jako człowieka ze swoimi wszystkimi ludzkimi zdolnościami. Mit seinem Verstand, den er benutzen möchte in Unabhängigkeit von Gott. Łącznie ze swoim rozumem, który chce używać w niezależności od Boga. Der große Inspirator ist Satan. A wielkim inspiratorem tego działania jest szatan. Jesaja 14 zeigt uns und Hezekiel 28 besonders, wie er sich erhoben hat, Satan. Izajasza 14 rozdział, a szczególnie księga Ezechiela 28 rozdział pokazują nam, w jaki sposób diabeł się wywyższył. Er wollte etwas sein. On chciał być kimś. Und wurde von Gott herniedergeworfen. I został strącony przez Boga. Wir Menschen, wir folgen Satan. Ale my ludzie, my idziemy za szatanem. Indem wir etwas sein wollen. Przez to, że też chcemy być właśnie kimś. Und dazu benutzen wir unseren Verstand, unseren Intellekt. I w tym celu używamy nasz rozum, nasz intelekt. Um in Unabhängigkeit von Gott unsere eigenen Pläne zu verwirklichen. Aby w niezależności od Boga urzeczywistniać swoje własne plany. Wir haben gestern gesehen, Einsicht und Verstand ist letztlich von Gott gegeben. Wczoraj też oglądaliśmy to, że zasadniczo rozsądek i rozum przecież zostały nadane przez samego Boga. Aber wenn ich das ohne Gott benutzen will, ale jeżeli ja chcę je używać bez Boga, dann kann nur das Gericht Gottes darüber das Ergebnis sein. To skutkiem tego może być tylko i wyłącznie sąd Boży. Hier ist es aber direkt das Zuchtmittel Gottes. Tutaj bezpośrednio jest też pokazany ten środek karności Bożej. Wenn der Mensch, nein, wenn der Gläubige sich von Gott abwendet, bo jeżeli człowiek wierzący się odwraca od Boga, dann kann Gott etwas benutzen, was er eigentlich selbst gegeben hat, to wtedy Bóg może użyć to, co też i on w zasadzie darował, und es zu einem Zuchtmittel machen über den Gläubigen. I on może sprawić, żeby to stało się tym środkiem karności wśród wierzących. So wenden wir uns dann ab von dem Leben mit dem Herrn Jesus. I w ten sposób odwracamy się od miłości Pana Jezusa. Vielleicht nicht äußerlich. Może nie dzieje się to na zewnątrz. Das Volk Israel blieb Volk Gottes. Bo ten lud izraelski dalej pozostał ludem Bożym. Sie blieben im Land. Pozostali dalej w swoim kraju. Aber innerlich waren sie weit weg von Gott. Ale oni wewnętrznie byli daleko oddaleni od Boga. Und so folgten sie dem großen Inspirator Satan. I w ten sposób oni naśladowali tego wielkiego inspiratora szatana. Wir haben gesehen, Sisera ist ein Vorbild davon. I mogliśmy to oglądać, że Sisera jest jego obrazem. Natürlich will kein gläubiger Satan folgen. Naturalnie żaden człowiek wierzący nie chce naśladować szatana. Aber wenn wir unseren menschlichen Geist benutzen ohne Gott. Ale jeżeli zaczniemy my ludzie używać naszego ducha w niezależności od Boga, dann tun wir letztlich nichts anderes. To koniec końców przecież nic innego nie będziemy czynili. Wir haben gesehen, dass Gott seine Instrumente hat, um den Feind zu besiegen. Myśmy widzieli, że Bóg ma swoje własne instrumenty, aby zwyciężyć nieprzyjaciela. Eine Frau, ein Hinweis auf die Schwachheit des Volkes Israel. I używa na przykład tą niewiastę, która jest obrazem tej wielkiej słabości w Izraelu. Und zugleich für euch als Schwestern eine große Ermutigung. A jednocześnie dla nas wszystkich, drogie siostry, jest to bardzo wielką pociechą i zachętą. Auch an eurem Platz möchte Gott euch benutzen. Bo Bóg chce na waszym miejscu was Bóg chce używać. Barak fürchtete sich. Barak bardzo się bał. Und doch ließ er sich am Ende benutzen von Gott in diesem Sieg. Ale koniec końców pozwolił się użyć przez Boga, aby dokonać tego wielkiego zwycięstwa. Wenn wir das Überwinden Sisaras auf das Überwinden Satans beziehen wollen,
Jeżeli my to zwycięstwo nad Syserą chcemy też i przenieść do zastosowania do zwycięstwa nad szatanem, dann möchte ich dabei einen Gedanken des Schlussgebetes gestern aufgreifen. To chciałbym nawiązać do myśli, która została wyrażona w ostatnich słowach wczorajszej modlitwy. Dann muss uns klar sein, musi być to dla nas jasne. Es gibt nur einen, der Satan überwinden konnte. Że tylko jest jeden jedyny ktoś taki, który jest w stanie zwyciężyć i zwyciężył szatana. Und das ist unser Herr Jesus Christus. A nim jest właśnie nasz Pan Jezus Chrystus. Wir lesen in Hebräer 2, czytamy w Hebrajczyku w drugim rozdziale, dass er durch den Tod den zunichte gemacht hat, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Że on przez śmierć tego zwyciężył, który miał moc śmierci, nieprzyjaciela Bożego, szatana. Nur Christus konnte den Satan überwinden. Tylko Chrystus mógł zwyciężyć szatana. Und weil er das getan hat, i ponieważ on tego dokonał, können wir heute Satan widerstehen. Jesteśmy my w stanie dzisiaj przeciwstawić się szatanowi. Jakubus 4 und 1. Petrus 5 zeigen uns das. Jakuba 4 rozdział i pierwszy list Piotra 5 rozdział to pokazują. Jakubus 4 sagt, tam czytamy w Jakuba 4 rozdziale, widersteht dem Teufel, przeciwstawcie się diabłu, und er wird von euch fliehen. A wtedy on ucieknie od was. Da steht nicht, er wird vor euch fliehen. Tam nie jest napisane, że on przed wami ucieknie, sondern von euch fliehen, das heißt weggehen. Ale tam jest napisane, że od was ucieknie, to oznacza, że po prostu od was odejdzie. Satan hat keine Angst vor uns. Szatan nie boi się w ogóle nas. Aber wenn wir in der Kraft des Herrn widerstehen, ale jeżeli my w sile Pana sprzeciwimy się, dann flieht er von uns, wtedy to on zacznie uciekać od nas. Weil er Christus in uns sieht. Dlatego, że on będzie widział Chrystusa w nas. Das ist der, der ihn überwunden hat. Bo to jest ten, który go zwyciężył. Wenn wir hier sehen, dass Gott Jael eine Frau wiederum benutzt, gdy widzimy, że tutaj znowu Bóg używa Jael, też drugą niewiastę, um Sisera letztendlich zu töten, aby tego Syserę na sam koniec pozbawić życia, dann wird dadurch noch einmal unterstrichen, dass Sisera ein Bild von Satan ist. To podkreśla jeszcze raz, że Sisera jest tym obrazem szatana. Was sagt die erste Prophetie der Bibel? A jak brzmi pierwsze proroctwo zapisane na kartach Biblii? 1 Mose 3. Pierwsza Księga Mojżeszowa, trzeci rozdział. 1 Mose 3, Vers 15. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Pierwsza Księga Mojżeszowa, trzeci rozdział, 15 wiersz. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Der Same der Frau würde dem Teufel den Kopf zermalmen. To nasienie niewiasty diabłu zmiażdży głowę. Hier haben wir eine Frau. Tu też oglądamy taką niewiastę. Sie benutzt diesen Felspflock, diesen Pflock. Ona używa właśnie tego palika do namiotu. Aus Holz und um eben diesen Kopf zu zermalmen von Sisera. To jest palik z drewna stosowany do napinania namiotu i ona użyła go, aby właśnie zmiażdżyć tą głowę tego Sisery. So benutzt Gott Schwachheit, um das zu überwinden, was der Mensch groß findet. I tak Bóg używa słabości, aby przezwyciężyć to, co człowiek traktuje jako coś wielkiego. Eine schwache Frau diesen großen Heermann, Heerobersten. Taka słaba niewiasta zwycięża tego wielkiego wodza wojsk. Christus in Schwachheit gekreuzigt überwindet Satan. A Chrystus w słabości ukrzyżowany, on przezwycięża szatana. Und das ist immer die Weise Gottes.
I to jest zawsze sposób działania Boga. 1 Koryntian 1. Gdyż możemy przeczytać w pierwszym liście do Koryntian w 15, w pierwszym rozdziale. Da heißt es in Vers 18, das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Tam czytamy, pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, 18 wiersz, albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Ich will die Weisheit in Vers 19 der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen will ich wegtun. 19 wiersz, wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Er predigt Vers 23 Christus als gekreuzigt. 23 wiersz, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Denn Vers 25, das törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das schwache Gottes stärker als die Menschen. 25 wiersz, bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. So benutzt er hier in unserem, in unserer Geschichte die Frau in ihrer Schwachheit. I tak tu oglądamy właśnie, Bóg używa w naszej historii niewiastę w całej jej słabości. Sie benutzt den Zeltpflock und den Hammer. Ona używa tego palika do namiotu i młota. Wir haben letztes Jahr gesehen in Kapitel 3, Vers 31, dass der Rinderstachel ein Hinweis auf Gottes Wort ist. A w zeszłym roku oglądaliśmy to w trzecim rozdziale Księgi Sędziów, w ostatnim, 31 wierszu, że ten oścień na woły jest obrazem na Słowo Boże. Dieser Zeltpflock ist auch ein Hinweis auf Gottes Wort. I ten palik do namiotu też wskazuje na Słowo Boże. Und so auf ein Wort, was wie ein Zeltpflock, wie ein Pflock eben eingerammt wird. Eingerammt Pflock? Eingeschlagen wird. Mianowicie wskazuje przez to, że taki palik do namiotu jest wbijany młotem do ziemi. Und das wird unterstützt durch den Hammer. I my, będąc wsparci i używając młota, von dem sagt der Prophet Jeremia in Kapitel 23, o którym mówi Jeremiasz, prorok Jeremiasz w 23 rozdziale, ist mein Wort nicht so wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Vers 29. 29 wiersz, 23 rozdział, 29 wiersz. Czyż moje słowo nie jest jak ogień, mówi Pan, i jak młot, który kruszy skałę? Wir werden einen Glaubenssieg nur erringen durch Gottes Wort. I tak też i my możemy wywalczyć zwycięstwo we wierze przez Słowo Boże. Deshalb ist es so entscheidend, dass wir persönlich vertraut sind mit Gottes Wort. I dlatego jest to tak bardzo decydujące, abyśmy bardzo dobrze znali Słowo Boże. Wir sehen in den Versen 23 und 24 des Kapitels 4. I tak też oglądamy w czwartym rozdziale Księgi Sędziów, 23 i 24 wierszu, dass Gott an jenem Tag Jabin beugte und die Hand der Kinder Israel immer härter über ihn wurde. W tym dniu upokorzył Pan Jabina, króla Kanaanu, wobec synów izraelskich, bis er ganz vernichtet war. A ręka synów izraelskich była coraz twardsza dla Jabina, króla Kanaanu, aż zgładzili Jabina, króla Kanaanu. Die Feindschaft Satans, ta nieprzyjaźń szatana, und des durch ihn hier verkörperten Intellektualismus, i zobrazowany cały intelekt w jego całej osobowości, ist nicht ein für alle Mal in unserem Leben beseitigt. Nie jest raz na zawsze w naszym życiu usunięty. Sondern wir brauchen ausharren bis an unser Lebensende. Ale my potrzebujemy wytrwania aż do końca naszego życia. Das wird hier durch diesen dauerhaften Sieg unter Barak vorgebildet. A to jest zobrazowane przez te trwałe zwycięstwo Baraka nad nieprzyjaciółmi. Aber damit ist die Geschichte nicht zu Ende. Ale niestety ta historia jeszcze się nie kończy. Sondern dann haben wir das gelesene Kapitel 5. Gdyż przeczytaliśmy piąty rozdział.
Und Deborah und Barak, der Sohn Abinoam, sangen an jenem Tag und sprachen. I tak czytaliśmy w pierwszym wierszu. Tego dnia Debora i Barak, syn Abinoama, zaśpiewali następująco. Man hat gesagt, gegessenes Brot ist schnell vergessen. Ktoś kiedyś powiedział, że zjedzony chleb szybko się zapomina. So schnell, dass man nicht mal dafür dankt. I to tak szybko, że nawet zapomina się za niego podziękować. Und deshalb ist uns Debora hier ein Vorbild, die nach diesem Sieg erstmal einen Lobpreis anstimmt. I w tym względzie właśnie Debora jest dla nas wzorcem do naśladowania, bo po odniesieniu tego zwycięstwa ona tu zaintonowała tą pieśń pochwalną. Wie viele Gnadenerweisungen mögen wir an diesem einen Tag heute erlebt haben? Ileż to objawów łaski Bożej przeżyliśmy każdy z nas osobna w całym dzisiejszym dniu. Und für wie wenige davon haben wir gedankt? A za jak niewiele z tych podziękowaliśmy Panu. Man müsste einmal bewusst Schritt für Schritt überdenken, wo Gott uns Bewahrung und Segen geschenkt hat. Musielibyśmy krok po kroku przemyśleć każdą chwilę tego dnia, aby uświadomić sobie, w którym miejscu Pan podarował nam błogosławieństwo albo zachował nas od czegoś złego. Zu erkennen, wie undankbar wir oft sind. I wtedy dopiero byśmy poznali, jak bardzo jesteśmy niewdzięcznymi. Für mein Verständnis ist Kapitel 5 der Höhepunkt des ganzen Buches hier. Według tego, jak ja to rozumiem, ten piąty rozdział jest tym najwyższym punktem szczytowym całej tej Księgi Sędziów. Aus eigentlich der größten Schwachheit, wo nicht ein einziger Mann da war. Bo z tej bardzo wielkiej słabości w Izraelu, gdzie okazało się, że nie było nawet ani jednego mężczyzny. Wo Gott eine Frau benutzen musste zum Retten des Volkes. Gdzie Bóg musiał użyć niewiasty, aby ratowała swój, ratowała lud Boży. Finden wir dann, dass man das Volk, naja, die beiden jedenfalls zur höchsten Höhe geführt werden. I oglądamy tu w tym rozdziale, że przez tych dwojga, co najmniej przez nich, ale również też i mogli towarzyszyć im przedstawiciele tego narodu i dojść do tego wzniosłego punktu dziękczynienia. So viele Lieder finden wir in diesem Buch nicht. Bo tak wiele pieśni w tej księdze nie znajdujemy. Es ist das einzige. To jest jedyna pieśń. Überhaupt in der Geschichte des Volkes Israel finden wir viele Lieder nicht. W ogóle w całej historii ludu izraelskiego niewiele jest zapisanych pieśni. 2. Mose 15. Druga Księga Mojżeszowa, 15 rozdział. Und dann ganz wenige andere Gelegenheiten. A potem bardzo, bardzo mało innych okoliczności. Ein Lied ist ein besonderer Ausdruck der Zuwendung zu Gott. Bo pieśń jest szczególnego rodzaju zwróceniem się do samego Boga. Wir finden das auch in Epheser 5 und auch in Kolosser 3. My też to oglądamy w liście do Efezjan w 5 rozdziale, ale też i w liście do Kolosan w 3 rozdziale. Es ist, dass man seinen Gedanken eine besondere Form gibt. I pieśń to jest właśnie przekazanie swoim myślom szczególnego rodzaju formy. Heute ist das oft mit Reimen verbunden. Dzisiaj bardzo często jest to połączone również i z rymem. Früher war das eine etwas andere Form. Dawniej było to troszeczkę w innej formie. Aber es ist eben der Versuch, in einer besonders erhabenen Form Gott zu nahen. Ale jest to po prostu próba, aby w taki wzniosły sposób przybliżyć się do Boga. Gott wünscht das, sagt in Epheser 5. Bóg sobie tego życzy nawet, tak czytamy w liście do Efezjan w 5 rozdziale. Und dadurch sehen wir, dass auch hier bei Deborah das eben nicht irgendein Dank ist, sondern ein besonderer Dank. I tutaj widzimy, że ta pieśń dziękczynna Debory to nie jest tylko taka powszednia pieśń i dziękczynienie zwyczajne. To jest dziękczynienie i pieśń dziękczynna szczególnego rodzaju. Wer hat dieses Lied gedichtet?
Kto był autorem tej pieśni? Es heißt Deborah und Barak. Jest napisane Debora i Barak. Wenn wir aber durch das Lied hindurchgehen, ale gdy przyjrzymy się dokładnie całej tej pieśni, dann sehen wir, dass sie mehrfach von ich singen. To zauważymy, że oni kilkakrotnie śpiewają o ja. Zum Beispiel in Vers 3, ich will, ja, ich will dem Herrn singen. Tak na przykład w wierszu trzecim, ja chcę Panu śpiewać w połowie tego wiersza. Vers 7, bis ich Deborah aufstand. I wiersz 7, aż ja, Deborah, powstałam. Vers 9, mein Herz. Wiersz 9, serce moje. Deborah ist ganz offensichtlich diejenige, die hier in dem Lied das meiste gedichtet hat. Najwyraźniej właśnie Deborah jest tą osobą, która większość tej pieśni ułożyła. Vielleicht in Vers 15 sehen wir Barak im Vordergrund. Może w 15. wierszu na pierwszym miejscu oglądamy Baraka. Meine Fürsten in Issachar. Moi książęta z Issachara. Er selbst kam ja aus Naftali, Kapitel 4, Vers 6. On sam pochodził z Naftalego, o czym czytamy w 4. rozdziale, w 6. wierszu. Ein Nachbarvolk eben. To jest sąsiadujące pokolenie izraelskie. Und insofern dürfte das eine Aussage von Barak sein. I tak też właśnie ten 15. wiersz może być właśnie wypowiedzią Baraka. Aber wenn auch das meiste von Deborah kam, so macht sie sich doch einst mit dem zweiten Mann Gottes hier an ihrer Seite. A nawet jeżeli to większość tej pieśni została utworzona przez Deborę, to ona jednoczy się z tym drugą osobą, tym mężem Bożym Barakiem. Noch einmal an euch Schwestern der Hinweis. I jeszcze raz kieruję do was, siostry, tą wskazówkę. Ja, ihr sollt und dürft geistliche Energie offenbaren. Tak, wam wolno i powinniście objawiać tą duchową energię. In dieser Weise dürft ihr euch Deborah zum Vorbild nehmen. I w tym względzie wolno wam wziąć Deborę jako wzorzec do naśladowania. Aber verlasst damit nicht euren Platz. Ale jednocześnie nie opuszczajcie swojego wam przeznaczonego miejsca. Verbindet euch mit den Baraks der heutigen Zeit. I łączcie zawsze się z tym Barakiem dzisiejszych czasów. Dieses Gebet oder dieses Lied können wir unmöglich in den Einzelheiten jetzt betrachten. Nie jest to możliwe, abyśmy szczegółowo rozważali całą tą pieśń. Wir finden wie immer bei Psalmen, die ja auch Lieder sind, drei Bezüge. My tutaj w niej znajdujemy też tak samo jak i w psalmach trojakiego rodzaju nawiązanie. Erstens, was historisch abgelaufen ist. Po pierwsze, pokazane jest to, co historycznie się wydarzyło. Zweitens, es ist ein prophetisches Bild von der Endzeit. Von der Endzeit, also Zukunft. A po drugie, jest to proroczy obraz tych przyszłych, końcowych czasów. Wir haben zum Beispiel von Megiddo gelesen. Na przykład czytaliśmy o Megiddo. Aus Offenbarung 16 wissen wir, und wir haben bei der Konferenz ja auch Offenbarung 19 vor uns gehabt. My z Księgi Objawienia z 16 rozdziału wiemy, ale również i rozważaliśmy to na konferencji w Katowicach z 19 rozdziału, dass ein Schlusskampf in Harmagedon stattfinden wird. Że końcowa walka odbędzie się w Armagedonie. Harmegiddo, wenn man so will. Można też i to wyrazić tak, Harmegiddo. Das ist der Berg von Megiddo. A to oznacza góra z Megiddo. Darauf weist also offensichtlich diese Begebenheit oder dieses Lied hin. I najwyraźniej właśnie ta pieśń wskazuje na to przyszłe wydarzenie. Und in Verbindung mit diesen prophetischen Endzeit-Voraussagen. I właśnie w powiązaniu z tą przepowiednią tych czasów końcowych finden wir auch immer, dass der Herr Jesus mit hineinkommt.
to zawsze też i to oglądamy, że w to włączony jest Pan Jezus. Denn der Herr Jesus macht sich mit dem gläubigen Überrest künftiger Tage eins. Bo Pan Jezus jednoczy się ze wszystkimi wierzącymi czasów końcowych. In den Leiden und in der Befreiung. I to zarówno w czasie ich cierpień, jak też i w chwili ich wyzwolenia. Ich nehme ein Beispiel hier. Ja tutaj przytoczę jeden przykład. Vers 12 in der Mitte heißt es. W połowie 12 wiersza możemy przeczytać: Mach dich auf, Barak, und führe gefangen deine Gefangenen, Sohn Abinoams. Powstań, Baraku, i poprowadź w niewolę tych, którzy ciebie w niewolę prowadzili, synu Abinoama. Gefangen deine Gefangenen zu führen. Ci, którzy byli zniewoleni, oni zaczynają prowadzić tych, którzy ich zniewolili. Diesen Ausdruck kennen wir aus Psalm 68. To wyrażenie możemy również i znaleźć w Psalmie 68. Da heißt es in Vers 19: Du bist aufgefahren in die Höhe, du hast die Gefangenschaft gefangen geführt, du hast Gaben empfangen im Menschen. Psalm 68, 19 wiersz. Wstąpiłeś na wysokość, wiodłeś z sobą jeńców, wziąłeś ludzi. Und das wird ja in Epheser 4 zitiert. I to również jest zacytowane w liście do Efezjan w 4 rozdziale. Da heißt es in Epheser 4, Vers 8. Czytamy tam w 4 rozdziale Efezjan w 8 wierszu, wo von dem Maß der Gabe des Christus, Vers 7, die Rede ist. W poprzednim wierszu 7 mowa jest o tej mierze daru Chrystusowego. Darum sagt er, hinaufgestiegen in die Höhe hat er die Gefangenschaft gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. I 8 wiersz, dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. Was bedeutet das? Co te miejsca oznaczają? Es geht darum, dass die Gefangenschaft, die das Volk Israel gefangen genommen hat, selber gefangen genommen wurde. Chodzi tutaj o to, że lud izraelski został zniewolony przez swoich wrogów i oni teraz mogli tych wrogów odwrotnie zniewolić. Wenn die Gefangenschaft gefangen genommen wurde, dann wurde das Volk befreit dadurch. I poprzez to, że oni tych, którzy ich zniewalali, wzięli w niewolę, sprawili, że cały naród mógł być wyzwolony. Was war dafür nötig? A co do tego było konieczne? Dass derjenige, der Befreier war, selber in diese Gefangenschaft hineinging. Że ten, który był wyzwolicielem, on sam wszedł w niewolę. Was war die Gefangenschaft? A co to była za niewola? Der Tod. Śmierć. Das heißt, die tiefste Erniedrigung, die wir uns vorstellen können, die hat Herr Jesus auf sich genommen. To znaczy te najgłębsze uniżenie, jakie może człowiek wziąć na siebie, to wziął Pan Jezus, bo wszedł w śmierć. Wofür war das nötig? A dla kogo, dlaczego to było potrzebne? Damit den Menschen Gaben gegeben werden könnten. Po to, aby nam ludziom mogły być darowane dary. Davon spricht dann Epheser 4, Vers 11. O tym właśnie mówi ten 4 rozdział Efezjan, 11 wiersz. Ohne die Erniedrigung und die folgende Erhöhung des Herrn wäre das unmöglich gewesen. Bez uniżenia, a potem następującego wywyższenia naszego Pana, wszystko to byłoby niemożliwe. Und diesen Kern finden wir schon in diesem Vers in Richter 5 vorgeschattet. I rdzeń tego zdarzenia tutaj mamy już tak w cieniu pokazany w tym 5 rozdziale Księgi Sędziów. Die dritte Beziehung dieses solcher Lieder ist, dass wir sie geistlich auf unser Leben anwenden können. I trzecie znaczenie tej pieśni jest takie, abyśmy my je w duchowy sposób zastosowali w naszym własnym życiu. Dieses Lied hat drei Teile. Ta pieśń składa się z trzech części. Vers 2 bis 11 vor dem Kampf.
Drugi wiersz do 11 to jest opis tego, co było przed walką. Vers 12 bis 23, der Kampf. Od 12 do 23 wiersza opisana sama walka. Und Vers 23 bis zum Schluss ist dann das Ergebnis des Kampfes, die Folgen. A od 23 do końca rozdziału ten wynik tej walki i wspaniałe zwycięstwo. Vers 23 gehört zu beiden Teilen dazu. Trzeba zauważyć, że 23 wiersz należy do tych poprzednich dwóch części. Ich möchte jetzt zu einigen Punkten noch etwas sagen. Chciałbym co do niektórych punktów tutaj powiedzieć parę zdań. Dabei müssen wir Folgendes bedenken. Ale przy tym musimy zawsze o tym pamiętać. Es gibt nichts Schwierigeres zu übersetzen als Lieder. Nie ma niczego innego trudniejszego do tłumaczenia w Słowie Bożym, jak właśnie pieśni. Und wenn man bedenkt, dass das, was wir aus der hebräischen Sprache kennen, jeżeli weźmiemy pod uwagę to wszystko, co my z tej mowy hebrajskiej znamy, mit Abstand zum größten Teil das Alte Testament ist. To w większości jest to w zasadzie wszystko to, co zostało zapisane w Starym Testamencie. Es gibt also nur ganz wenige andere althebräische Texte, die man sonst noch kennt. Nie znamy w dzisiejszych czasach wielu innych tekstów, które by były zapisane w języku hebrajskim. Jest ich niewiele. Und jetzt haben wir ein Lied, wo Vokabeln benutzt werden, die seltenst vorkommen. A teraz mamy przed sobą tego rodzaju pieśń, w której używane są zwroty, które rzadkością są w pozostałych treściach Słowa Bożego i gdzie indziej. Dann weiß man bei manchen Wörtern einfach nicht genau, was sie bedeuten. I to oznacza, że w przypadku niektórych słów w ogóle nie wiemy, co one oznaczają. Übersetzungen, die Fußnoten haben. Tłumaczenia Biblii, które zwyczajowo umieszczają na dole strony przypisy, haben deshalb gerade in solchen Teilen viele Fußnoten. To akurat w takich częściach Słowa Bożego zawierają bardzo dużo przypisów. Und wenn man verschiedene Übersetzungen miteinander vergleicht, i gdy tak zaczniemy porównywać ze sobą różnorodne tłumaczenia Słowa Bożego, wird man eben unterschiedliche Übersetzungen dann auch finden. To stwierdzimy, że można znaleźć różnorodne tłumaczenia poszczególnych słów. Vers 2 sagt, weil Führer führten in Israel, weil freiwillig sich stellte das Volk. Preis den Herrn. Drugi wiersz, druga połowa. Za to, że ochoczo stanął lud, błogosławcie Pana. Das ist eine interessante Aussage von Deborah. Jest to naprawdę interesująca wypowiedź z ust Debory. Wo waren denn die Führer? Gdzie byli tutaj przywódcy? Ich dachte, es gab keinen einzigen. Ja przecież myślałem sobie, że nie było ani jednego. Warum konnte Gott denn keinen Mann gebrauchen? Dlaczego Bóg nie mógł użyć ani jednego męża? Und als er doch einen Mann benutzen wollte, a gdy jednak chciał jednego użyć, da war er nicht dazu bereit. To okazało się, że ten jeden jedyny mąż w ogóle nie był gotowy do tego. Aber Deborah hat nicht übersehen, ale Debora też i nie przeoczyła tego, dass wenn auch mit viel Mühe Barak am Ende doch tätig wurde. Że wprawdzie z wielkim trudem został przekonany Barak, ale jednak na samym końcu osiągnął wielkie zwycięstwo. Wie siehst du das Volk Gottes? A jak ty widzisz twoimi oczami lud Boży? Kannst du von morgens bis abends klagen darüber, dass keiner die Energie aufbringt, für den Herrn tätig zu sein? Czy ty tylko i wyłącznie od rana do wieczora ciągle narzekasz, że wśród ludu Bożego nie ma nikogo takiego, którego by mógł Bóg używać, aby był czynny dla dobra tego ludu? Kannst du auch kritisieren, dass diejenigen, die Verantwortung übernehmen sollten, sie nicht übernehmen? Czy i ty ciągle krytykujesz, że ci, którzy by mogli przejąć odpowiedzialność wśród ludu Bożego, tej odpowiedzialności nie przejmują? Wenn jemand dazu Berechtigung gehabt hätte, dann Deborah. Jeśli by ktokolwiek miałby prawo do tego tak robić, to tylko Debora. Sie war in der Zeit die einzige, die Verantwortung übernommen hat.
Bo ona w swoim czasie była jedyną osobą, która przejęła odpowiedzialność. Und sie stellt sich hinter die Führer. A potem sama stanęła z tyłu tego przywódcy. Wie oft hast du wohl für solche Brüder gebetet, die solche Verantwortung am Ort haben oder haben sollten? Ileż razy modliłeś się za takich braci, którzy mogliby mieć odpowiedzialność w miejscowym zgromadzeniu albo ją mają? Und wie oft hast du sie kritisiert? A jak często tych braci krytykowałeś? Deborah ist dieser Punkt so wichtig. Dla Debory ten punkt był tak bardzo ważny, dass sie in Vers 9 diesen Punkt noch einmal wiederholt. Że ona w wierszu 9 ten punkt jeszcze raz powtarza. Sie preist nicht nur den Herrn dafür. I nie tylko samego Pana za to wysławia, sondern sie steht hinter diesen Führern. Ale samą siebie stawia za tymi przywódcami, wodzami. Mein Herz gehört den Führern Israels. I mówi, serce moje należy do wodzów Izraela. Ob wir, die wir in großer Schwachheit und mit vielen Fehlern Verantwortung übernehmen wollen für das Volk Gottes? My, którzy chcemy w wielkiej słabości i z wieloma błędami przejmować odpowiedzialność wśród ludu Bożego, noch solche haben, die sich hinter uns stellen, für uns beten? Czy mamy jeszcze takich, którzy stają za nami i za nami się modlą? Das brauchen die Brüder am Ort und das brauchen auch die Brüder, die über den Ort hinaus tätig sind. I tego właśnie potrzebują bracia miejscowego świadectwa zgromadzenia i bracia, którzy są czynni pomiędzy pozostałymi zgromadzeniami, ponad jedno zgromadzenie. Vers 3 ist eine Fortführung dieses Lobgesangs Gottes. Trzeci wiersz to jest kontynuacja tej pieśni pochwalnej dla Boga. In Vers 4 lernen wir, dass es immer wichtig ist, zu dem Anfang zurückzukehren. A w wierszu czwartym możemy się nauczyć, że zawsze jest to rzeczą ważną, abyśmy wracali do samego początku. Jede beurteilung von dem, was zu beurteilen ist, muss von dem Anfang der Wahrheit, wie sie offenbart wird, ausgehen. Każda ocena musi sięgnąć do samego początku tych rzeczy, które należy ocenić, osądzić. Sie spricht in den Versen 4 und 5 von dem Geben des Gesetzes. Bo ona tutaj w czwartym i piątym wierszu mówi o darowaniu zakonu, o tym dawcy zakonu. Sie erwähnt mindestens zwei Punkte, die wir sonst eigentlich nicht finden. Ona wspomina tu co najmniej dwa punkty, które nigdzie indziej nie znajdujemy. Dass Gott auszog von Seir. Mianowicie mówi o tym, że Bóg wyszedł z Seiru. Das ist dieses Gebirge, das Esau gehörte. A są to góry, które należały do Ezawa. Warum wird das hier erwähnt? Dlaczego one tutaj są wspomniane? Offensichtlich, weil dann, wenn Seir ins Blickfeld gerät, Gott Gericht übt. Najwyraźniej z tego powodu, że jeżeli ten Seir pojawia się na widnokrągu, to Bóg zaczyna wykonywać sąd. Und wenn Deborah hier den Sieg des Volkes Israel, die Befreiung durch Gott feiert, jeżeli teraz Debora tutaj tak świętuje to zwycięstwo i wyzwolenie ze strony Boga dla całego jej narodu, dann vergisst sie nicht, dass Gott jeden Grund hatte, Gericht zu üben. To nie zapomina o tym równocześnie, że przecież Bóg miał wszelkie powody do tego, aby dokonać sądu nad tym narodem. Und dennoch hat er Gnade geübt. A pomimo tego on wykonał łaskę. Zweitens sehen wir hier, dalej oglądamy tutaj, dass die Wolken von Wasser troffen. Że te obłoki kropiły wodą. In 2. Mose bei der Gesetzgebung finden wir w drugiej księdze Mojżeszowej w tym opisie nadawania zakonu tam możemy przeczytać Feuer und Erdbeben und diese Dinge. Tam czytamy o ogniu i o trzęsieniu ziemi. Aber diesen Regen, den finden wir da nicht. Ale o tym deszczu to tam w ogóle nie ma mowy. Regen ist eigentlich ein Segen Gottes. Bo deszcz w zasadzie jest błogosławieństwem Bożym. Und ist doch zugleich die Erinnerung an die Sintflut. A jednak on też jest też i wspomnieniem o potopie.
und damit wieder an Gericht. A tym samym również wspomnieniem o sądzie. In den Vers 6 sehen wir dann, a w szóstym wierszu możemy też i dalej oglądać, was das für Tage waren, Shamgars und Jaels. Jakie to były dni tego Shamgara i Jael? Warum wird nicht Barak erwähnt? Warum wird auch nicht Ehud erwähnt? Dlaczego nie jest tutaj Barak i Ehud wymieniony? Das waren solche, die mit dem Volk irgendwie noch in Verbindung standen. Bo byli to tacy, którzy jeszcze mieli jakąś łączność z tym narodem. Aber Shamgar und Jael waren Einzelkämpfer. Ale Shamgar i Jael byli takimi, którzy walczyli w samotności. Zeiten des Niedergangs sind immer Zeiten, wo es auf dich und auf mich persönlich ankommt. Czasy upadku to czasy, w których właśnie chodzi o to walkę, którą prowadzisz ty i ja. Da gibt es die Einzelnen, die sich auf die Seite Gottes stellen. Tu chodzi o tych pojedynczych, którzy stają przy boku Bożym albo po stronie Bożej. Ob du wohl dazu gehörst? Czy ty również do takich należysz? Wir sehen, dass in diesen Tagen die Pfade ruhten. Heißt es hier in Vers 6. In den Tagen Jaels ruhten die Pfade. Tutaj czytamy, w tych dniach Jael ustały karawany. Oder die Karawanen blieben aus. Bis bei euch ist. Es könnte aber auch heißen eben, dass die Pfade ruhten, das heißt, dass da keiner mehr auf Wegen lief. W niemieckim tłumaczeniu Biblii jest tutaj określenie, że uspokoiły się ścieżki, a to oznacza, że nikt już po nich nie chodził. Da traute sich keiner mehr raus. A to też może oznaczać, że po prostu nikt nie miał odwagi wyjść na te ścieżki. Der Feind war da und keiner hatte mehr den Mut, trotzdem den Weg zu gehen. Bo nieprzyjaciel był w kraju i nikt nie miał odwagi, aby iść drogą. Deshalb führt Deborah fort, Wanderer betretener Wege gingen krumme Pfade. I dalej Deborah tutaj kontynuuje, a wędrowcy po drogach musieli chodzić krętymi ścieżkami. Man ging nicht mehr auf einem geraden Weg. Już nie szli prostą drogą. Man wusste zwar, was der Gedanke Gottes war. I to widać, że wprawdzie wiedzieli, jakie są jasne myśli Boże. Aber man hatte nicht mehr den Glaubensmut, diesen geraden Weg auch zu beschreiten. Ale nie mieli tej odwagi we wierze, aby tą prostą drogą kroczyć naprzód. Wie ist das bei uns heute? A jak ta sprawa wygląda w naszym przypadku dzisiaj? Vielleicht Druck von außen, von Menschen, die uns verlachen oder noch mehr? Może ucisk z zewnątrz i naciski ludzi, którzy nas wyśmiewają? Vielleicht sogar aus der erweiterten Familie? Może i takie przypadki, że z dalszej rodziny mamy nieprzyjemności? Haben wir dann trotzdem den Mut, um des Herrn willen einen geraden Weg zu gehen? Czy pomimo tego mamy odwagę, aby iść prostą drogą z Panem? Israel tat das nicht. Izrael tak nie uczynił w tych czasach. Wir sehen in Vers 8, sie erwählten sich neue Götter. W wierszu 8 czytamy, że obrali sobie nowych bogów. Das heißt Bosheit. A to oznacza złość. Dann braucht man doch bestimmt jemanden, der in große Autorität und wie ein Richter auftritt. I w takiej sytuacji potrzebny jest ktoś, kto w wielkim autorytecie i ze sądem wystąpi. Was lesen wir hier? A co tutaj możemy przeczytać? Bis ich Deborah aufstand, eine Mutter in Israel. Aż ja, Deborah, powstałam, matka w Izraelu. Gläubige haben immer wieder gemeint, in Zeiten des Niedergangs müsste man besonders scharf reden. Wierzący zawsze uważali, że w tych czasach upadku szczególnie trzeba używać ostrej mowy. Und hier lernen wir, dass die Mutter auftritt, nicht der Vater. A tutaj możemy się nauczyć, że występuje matka, a nie ojciec. Gnade und Liebe predigen,
Nicht Gesetz ist die richtige Antwort auf Niedergang. Łaska i miłość to jest właściwa odpowiedź na upadek, a nie zastosowanie zakonu. Gnade macht nicht die Wahrheit krumm. Łaska nigdy nie wykrzywia prawdy. Aber sie appelliert an das Herz. Ale ona apeluje do serca. Es zu öffnen für Christus. Aby ono się otworzyło dla Chrystusa. Wenn es dann um den Kampf selbst geht, a jeżeli chodzi o tą samą walkę, dann finden wir, dass einige Stämme kämpften und andere nicht. To możemy tutaj zauważyć, że niektóre pokolenia izraelskie walczyły, a inne nie. Vers 14 zeigt Ephraim als erstes. 14. wiersz pokazuje, że jako pierwszy wystąpił Efraim. Warum werden die da erwähnt zusammen dann mit Benjamin? Dlaczego oni są wymienieni razem z Benjaminem? Und vor anderen Stämmen. I to przed wszystkimi innymi pokoleniami. Weil sie relativ weit weg waren von dem Ort des Geschehens. Dlatego, że oni stosunkowo daleko mieszkali od tego miejsca, w którym to wszystko się działo. Und trotzdem haben sie die Sache des Volkes Gottes zu ihrer eigenen gemacht. A pomimo tego oni potraktowali sprawę ludu Bożego jak swoją własną. Sie haben nicht gesagt, ist doch deren Problem. Oni nie powiedzieli, ach, to przecież problem ich tam. Sie haben mit angepackt. Nie, oni tutaj zebrali się i zebrali siły, aby pójść. Sie haben sich unter diese Zucht Gottes gestellt und dem Volk Gottes geholfen. Oni postawili siebie samych pod tą karność Bożą i postanowili pomóc ludowi Bożemu. Da werden noch mehrere andere Stämme auch positiv genannt. Kilka innych plemion też jest pozytywnie tutaj wzmiankowanych. Aber dann in Vers 15 in der Mitte an den Bächen Rubens waren große Beschlüsse des Herzens. Ale pod koniec 15 wiersza możemy przeczytać, lecz w oddziałach Rubenach były długie rozważania. Ruben war es nicht egal, was da im Norden passierte oder für sie im Westen. Rubenowi nie było to obojętne, co działo się tam na północy, a dla nich to było w stosunku do tego miejsca, w którym oni mieszkali, to na zachód od nich. Die haben beraten. Oni się naradzali. Bis zum Umfallen. Ja, bis ohne Ende. Oni radzili i radzili bez końca. Aber eins haben sie nicht getan. Ale jednej rzeczy nie uczynili. Mit angefasst. Oni nie chwycili za broń. Sind wir vielleicht auch solche? Czy może i my jesteśmy takimi? Wir können zu allem ein Urteil abgeben. My do każdej sprawy potrafimy powiedzieć właściwy osąd. Wir interessieren uns sogar noch dafür. My bardzo się interesujemy tą sprawą. Aber die Last auf uns zu nehmen. Ale aby wziąć ten ciężar na swoje własne barki, sich für das Volk Gottes einzusetzen. Aby wystąpić dla dobra tego ludu Bożego. Nicht zu reden, sondern zu handeln. Bo gdyż nie chodzi o to, aby tylko ciągle mówić, ale w końcu zacząć działać. Das überlassen wir gerne anderen. A Rubenici zostawili tą sprawę tak chętnie komuś innemu. Warum bliebst du zwischen den Hürden, das Flöten bei den Herden zu hören? Vers 16. Dlaczego siedziałeś bezczynnie między dwiema owczarniami, aby słuchać fujarek przy trzodach? 16. wiersz. Das Flöten der Herden kann sein, dass es die Hirten meint. Te fujarki przy trzodach to tutaj całkiem może wskazywać na tych pasterzy. Das würde bedeuten, dass die eigene Arbeit einem wichtiger war als das Volk Gottes. To może oznaczać, że dla tych pasterzy ich własna praca była w ich oczach ważniejsza niż praca dla Pana. Es könnte aber auch bedeuten, das Blöken der Herde hat sie abgehalten. Blöken. Ja, dieses Schreien der Herde. Ale może również i to wyrażenie oznaczać, że to beczenie tego tej trzody zatrzymało ich od podjęcia działania. Das ist dieses Unzufriedensein. A to oznacza tą tę sytuację niezadowolenia. Das wären solche, die können alles kritisieren. To by byli właśnie tacy, którzy są
ludźmi, którzy wszystko krytykują. Aber einmal anzufassen, um die Dinge zu verändern. Ale chwycić się za robotę, aby te rzeczy zmienić? Das kann man nicht. Nie, tego to my nie potrafimy. Dann finden wir in Gilead und Dan. Następnie mamy tutaj opisanych tych z Gileadu i z Dana und Asa. I z Ashera. Zwei verschiedene Seiten, die uns abhalten von dem Glaubenskampf. Dwie różne strony, które nas powstrzymują od podjęcia tej walki we wierze. Die einen walten auf Schiffen. Jedni z nich, Danici, oni żeglowali na okrętach. Das ist die Arbeit. A to oznacza, że oddawali się swojej pracy. Das zweite ist, sie ruhten zwischen am Jordan oder am Gestade des Meeres. Drudzy znowu mieszkali spokojnie na wybrzeżu morskim. Das ist die Bequemlichkeit. A to oznacza wygodnictwo. Der Jesus sagt in Markus 4, ist das, glaube ich. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Marka w 4 rozdziale. Man kann das, der Jesus sagt in Markus 4, dass man das Licht unter den Scheffel oder unter das Bett stellen kann. Powiedział, że można świecznik czy światło postawić albo pod koszec, albo pod łóżko. Ich habe so viel zu tun in meinem Arbeitsleben. Ja w moim życiu zawodowym mam tak dużo zajęć, dass ich keine Sekunde mehr habe für das Reich Gottes. Że nie mam nawet ani jednej sekundy wolnej dla Królestwa Bożego. Ich übergehe gar nicht, dass die Anforderungen heute in der Arbeitswelt enorm geworden sind. Ja w ogóle tego nie przeoczam, że wymagania w obecnym świecie pracy są nadzwyczaj wysokie. Aber müssen wir wirklich jeden Punkt, jede Karrierestufe mitmachen? Ale czy rzeczywiście tak jest, że każdy punkt, każdy stopień kariery musimy wspinać się do góry? Und auf der anderen Seite? A z drugiej strony? Die Freizeit. Wykorzystanie naszego wolnego czasu. Der Urlaub. Wykorzystanie urlopu. Das eigene Haus. Pobyt we własnym domu. Mein Computer. Pobyt przy własnym komputerze. Mein Auto. Zajmowanie się własnym autem. Da kann ich mich bis ans Ende, bis zum Umfallen mit beschäftigen. Tymi rzeczami mógłbym się zajmować bez końca, ażbym padł przy tym. Aber einmal anfassen im Reich Gottes? Ale chwycić się za pracę wśród ludu Bożego. Dann gibt es noch eine Stadt, die noch schlimmer war. Ale było jeszcze jedno miasto, które było jeszcze gorsze. Vers 23. Czytamy o tym w 23 wierszu. Verflucht Meros, spricht der Engel des Herrn, verflucht seine Bewohner, denn sie sind dem Herrn nicht zur Hilfe gekommen, dem Herrn zur Hilfe unter den Helden. Przeklęte niech będzie Meros, rzekł anioł Pana. Przeklęci niech będą jego mieszkańcy za to, że nie przyszli na pomoc Panu, na pomoc Panu wśród bohaterów. Ruben und so weiter waren wenigstens noch weit weg von dem Geschehen. Rubenici i inni byli trochę daleko rzeczywiście od tego miejsca zdarzenia. Aber Meros, das lag direkt am Ort des Geschehens. Ale miasto Meros znajdowało się bezpośrednio na tym terenie, w którym się to wszystko działo. Und sie haben gesagt, das ist doch nicht mein Problem. I oni też powiedzieli, to przecież nie nasz problem. Ich habe damit nichts zu tun. Nie mam z tym nic do czynienia. Ist das auch manchmal mein Reden? Czy czasami też i nie wygląda tak nasza mowa? Wir haben am eigenen Ort ein Problem. My na swoim własnym miejscu mamy swój własny problem. Lass doch die anderen handeln. Niech się zajmują sprawą swoją inni. Ich kümmere mich nicht darum. Ja nie będę się o to troszczył. Oder ich gehe woanders hin. Oder ich gehe woanders hin. Albo może ja pójdę sobie gdzie indziej. Gott verflucht das hier durch Deborah. Bóg takich właśnie przeklina przez usta Debory. Und er nimmt das ganz persönlich. I oni musieliby to przyjąć całkowicie osobiście. Er sagt nicht, sie sind dem Volk Israel nicht zur Hilfe gekommen. Ona tutaj nie powiedziała, że oni ludowi izraelskiemu nie przyszli z pomocą. Sondern dem Herrn.
Ale ona powiedziała, oni nie przyszli z pomocą Panu. Er macht sich eins mit seinem Volk. Gott. Bóg jednoczy się ze swoim narodem. Und wenn ich nicht zur Hilfe des Volkes Gottes komme, a jeżeli ja nie przyjdę na pomoc ludowi Bożemu, dann sagt Gott mir, du hast mir nicht geholfen. To Bóg do mnie mówi, ty mnie nie pomogłeś. Wir wollen uns gegenseitig motivieren. I tak my chcielibyśmy siebie nawzajem motywować, einzutreten für die Sache des Herrn. Abyśmy wstępowali w tą walkę o sprawę pańską. Das Lied endet dann mit einem gewissen Lobgesang. Cała pieśń kończy się pewnego rodzaju zakończeniem pochwalnym. Es geht nicht aus bis zu dem ewigen Segen des tausendjährigen Reiches. Nie sięga aż do tego błogosławieństwa wiecznego i tysiącletniego królestwa. Vers 31 ist nur eine Bitte, sie mögen umkommen die Feinde. Wiersz 31 jest wyrażeniem tylko prośby, oby zginęli wrogowie Pana. Aber die ihn lieben sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Kraft. Ale ci, którzy go miłują, niech będą jak słońce, które wschodzi w swojej mocy. Das zeigt uns noch einmal den Ausblick, dass es doch um das tausendjährige Reich geht. A to wyrażenie nam pokazuje, że jednak w tym wierszu chodzi właśnie o tysiącletnie królestwo. Der Jesus greift diesen Punkt nämlich in Matthäus 13 auf. Gdyż to sam Pan Jezus nawiązuje do tego punktu w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale. In der Erklärung dieses Gleichnisses mit dem Unkraut vom Acker. Wyjaśniając te podobieństwo o tym konkolu na roli. Und das, was Gott tut, was der Herr tut zur Befreiung seines Volkes. I to, co Bóg czyni, to, co Pan czyni dla wyzwolenia swojego narodu. Führt immer zu Kraft. Zawsze prowadzi do mocy. Und zu Segen. I do błogosławieństwa. Und so sehen wir auch hier, dass das Land 40 Jahre Ruhe hatte. I tak my tu możemy oglądać na koniec, że miała ta ziemia spokój przez 40 lat. Wer mit der Hilfe Gottes zum Segen zur Befreiung des Volkes beiträgt. Kto z pomocą Bożą zaczyna walkę i przyłącza się do walczących dla dobra całego ludu Bożego, wird eine solche Zeit des Segens und der Ruhe genießen können. Będzie mógł też korzystać z takich czasów błogosławieństwa i spokoju.